dołączamy z powrotem na Nowokrąg do naszych, do czwórki naszych wspaniałych bohaterów, do trefnych trefli, jak się miało okazać. Korsarzy na usługach, zawsze mówię wolnej kompanii, to jest zjednoczonej kompanii eberońskiej. Spoiler? Właśnie. What? Spoiler alert. Nie, bo mi się myśli z kompanią wschodnioindyjską. Dobrze. W poprzednim odcinku obserwowaliśmy ich ostatnie poczynania w Dekomeradę i jak zamykali dalsze sprawy. Dowiedzieliśmy się więcej o ich celu, ich podróży, o niejakich synach masywu, grupie łowców niewolników z północy, którzy niegdyś przemytnicy, teraz łowcy niewolników, polują na biednych i znaczy biednych, na bezbronnych podróżników oraz kolonistów, którzy przybywają na Nowokrąg, aby tutaj się osiedlić, padają ich ofiarą. Dowiedzieliśmy się także, że mają swoją kryjówkę najprawdopodobniej gdzieś na równinach Malara, dokładnie na równinie Malara, na pustkowiu Malara na północy, z odciętym od reszty trójkontynentu miejscu, gdzie rządzą dzikie plemiona zmiennokształtnych, które noszą w sobie klątwę lykantropii. No i też byliśmy świadkami pewnego closure, który dokonał Gareth po tym, jak skonfrontował się ze swoim ojcem Haraldem, kiedy dowiedział się o jego przyszłości. Harald okazał się być za czasów swojej młodości piratem, który na usługach Neogan zaatakował jedną z wiosek tutaj, młodych jeszcze wtedy wiosek na Trójkontynencie, i atak ten przypłacił życiem ze względu na zdradę niejakiego Merkana, tajemniczej postaci, która prawdopodobnie teraz rządzi synami masywu, czyli właśnie łowcami niewolników z północy. Dowiedzieliśmy się także, że jedna z waszych ofiar, którą wyprodukowaliście podczas waszej brawurowej ucieczki z wieży więziennej, przeżyła jeden z... Produkcja ofiar. Tym się zajmujemy. No, 300% norm zostało wyrobione wtedy. No, okazuje się, że tylko 250% normy. Ponieważ jeden z młodzików, których zepchnęliście, znaczy KF zepchnęła z dachu wieży więziennej, ten upadek przeżył. Ty, Gareth, poszedłeś odwiedzić go w szpitalu miejskim w Dekomeradę, gdzie no, jest w stanie katatonicznym, i twoja matka właśnie zajmowała się nim jako pielęgniarka. Tam także przysięgłeś zemstę na tych, którzy, na tych, przez których doszło do tej sytuacji, czyli na synach masywu i innym tego typu, no, jakby to powiedzieć, szarym eminencją. Tak było. To było to, co wydarzyło się w przeszłości, a potem dogoniliśmy teraźniejszość, kiedy to nasi bohaterowie o brzasku pierwszego dnia swojej podróży gdzieś na północ, a dokładnie bądź zachód, chyba tego jeszcze nie do końca zdecydowali, wpadli, a raczej mieli się stać ofiarą zasadzki założonej ukartowanej przez gobliny i wielgachną zieloną istotę, która podała się za trolla pilnującego mostu, jednego z mostów, które znajdują się na równinach Trójkontynentu. I z tej walki wyszliście obronną ręką. Pokazaliście goblinom, gdzie raki zimują,
pokonaliście gigantyczną, przewodzącą nimi bestię. Jeden goblin z uciętym uchem uciekł z pola walki, drugi zaś teraz znajduje się na krańcu rapiera, pojmany przez was, znajduje się na krańcu rapiera, czy rapieru? Nie wiem, to się chyba... Rapieru chyba. Na krańcu rapiera Malwina. I tutaj zaczynamy. Malwin, tak jak zakończyliśmy ostatnio, krzyczy: gadaj, kto was nasłał. I on tak: my tylko, nie powiem nic. Przyciskam lekko ten rapier bardziej do szyi. Dobra, intimidation, kiedy go, no, próbujesz tak naprawdę przesłuchać. Jasna sprawa. To był jakoś ten goblin, nie? Tylko chciałem zadeklarować, że w tym czasie, jak Kajew widzi, że sytuacja jest opanowana, to rzuca się biegiem w kierunku, gdzie uciekł tamten i zaczyna szukać tropu. Dobra. Survival. To nie jest D20, przepraszam. A udało się któremuś uciec? Tak. Tak, jeden bez ucha. Z uciętym uchem. A, z uchem, dobra. Tak, ten co tu w krzakach niby siedzi. Jego ucho tam leży gdzieś. Pff, ale dupnie. 8. 8. No, kostki na kostce się zaczynają. Ale ja bym powiedział, że macie advantage na nim ze względu na sytuację. No, są. Nice. Weźcie te kostki, a tak, bo właśnie. Strasznie jest ich dużo. I... 16. 16. Dobra, i to widzisz, tam przycisnąłeś do niego ten rapier, widzisz, że on... Może nie zabijajcie mnie, jestem tylko goblinem! I... Roch czekał na tę całą kampanię. Całe, kurwa, dwa tygodnie na to czekałem. Dobra, no i... jeszcze raz, jakie zadajesz mu pytanie? Zadaję mu... Okej, okay, zadaję mu pytanie, kto ich nasłał. Mhm. Ale... On powiedział, że nie powiem ci, więc możesz zmienić pytanie, jeśli chcesz. Okej. Okay. Po prostu powtarzać. Ja... Nie. Ja wcześniej rzuciłem głośno, że możemy im pomóc z... Teraz jak on się nazywał? Może się tego nie zapisałem. Ale to jest wiedza, którą... Mogok? Tak, chyba tak. Tego wodza ich, tak? To tak, dokładnie. To jest wiedza, którą Vincent na pewno ma, bo to się stało 30 sekund temu. Jeżeli ty nie masz tego w notatkach i zapominasz, to też zapomina to Vincent. Wiem, oczywiście ten, ale na szczęście powiedziałem to głośno, więc inne postacie pamiętają. Tak, inne postacie. Ja wiem, jak się nazywa ten gość, to nie jest tak, że ja nie pamiętam. Tak. Okej, w sensie? No, jeszcze raz, co robisz, Malwin? Okej, nie, bo myślałem, że Bartek coś... Nie. Proszę. Okay. Bartek tylko pytał o imię i szefa. Okej, to zmieniam to na... Dachujemy ci życie, jeśli zaprowadzisz nas do niego. Okej, gdy Malwin to mówi, Vincent podchodzi obok niego i jakby jego skrzydła, które jeszcze przed chwilą były rozpostarte dość szeroko, składają się, podczas gdy Vincent swoimi wszystkimi strałapami zdrapuje ze swoich rąk skórę goblina, która przysmażyła się do jego, do jego pazurów. Dobra, no to jeśli będziecie próbować na nim intimidation robić, kawałki skóry opadają przed nogami goblina. I on tak... Ale... Czemu... Nie, zabije mnie. O, zrobi to na pewno bardziej humanitarnie niż my. I on. Ale co od niego chcecie? O, chcemy wiele. Informacje, może uratować twoje życie. Różne rzeczy możemy chcieć. Dobra, to dajcie jeszcze jedno tak przekonywanie pro forma. Dobra. Z Advantage. Macie advantage, no. Dobra, ja też, tak. Raz. W sensie nie, tylko Malwin rzuca. Okej. Mu pomagasz, będąc strasznym. Jasne. Dziękuję za bycie strasznym. Nie ma sprawy, jest to naturalne. 20. O, 20, dobra. Jest... Ale obiecajcie. Obiecajcie co? Że nic mi nie zrobicie.
Nie zrobimy ci nic. W ramach brutalności. I on patrzy na was podejrzanie, ale... Dobrze, ale to daleko. Niebezpieczna droga. O, mamy nadzieję, że nas przeprowadzisz przez nią w jednym kawałku. Może. Jak się nazywasz? Mówią mi bredny nóż. Przeszukajcie go. Okej. Przeszukuję. Dobra, goblina. No to znajdujesz przy nim tak. No, ma swoją zbroję lekką, skórzaną. Jest to raczej taka po prostu, widzicie, że to jest albo zlepek jakichś zdobycznych kawałków innej zbroi, po prostu związanych ze sobą prostymi szwami albo jakoś tak zbity ćwiekami. Nic nadzwyczajnego. Ma tarczę z symbolem, który zaraz wam pokażę. Ma swój łuk, krótki łuk, ma kołczan z 20 strzałami i także ma no, sejmitar, którym wywijał na was. Poza tym ma też ma też przypiętą do paska ususzoną traszkę, mały kościany nóż też przypięty do paska i to chyba właściwie tyle. Nic więcej na nim nie znajdujecie. Okej. No to rozbrajasz go? Tak. On jest rozbrojony, w sensie... No, wszystkie te rzeczy jakby biorę. Jedyne co, to ma przełożony łuk przez ramię. Okej. Odkładam je obok tutaj, te bronie. Wszystkie zostawiam na nim to uzbroję, nie zdejmuję z niego zbroi. No, byś na go by biegał, to jest bardziej jak jego ubranie. Mhm. Okej. Traszkę chowam też. Biorę tą traszkę i chowam. Wskazuję Właśnie, jaka to jest tarcza? To jest zwykła tarcza. Żeby jej używać, to daje plus 2 AC. Okay. Jest trochę duża na niego, ale... Garrett w międzyczasie widzi, że sobie tu panowie bardzo dobrze radzą z przesłuchiwaniem. Zbiera ciała w jedno miejsce. Dobra, no to... Powiedzmy. Są leciutkie. Blisko tego pokonanego ogra. No bo go nie chcę targać. Jasne. Dobra, no to tam gdzie się układasz. Tak. Jezu, ja to tutaj mam. Mam nadzieję, że to jest dobry zeszyt. Sorry, ja się coś kliknąłem. Co kliknąłeś? Nie, no, na rolu. A, dobra, spoko. Dobra, Kae, rzucaj na survival, kiedy tropisz. Rzuciłem 17, jak coś. 17? No to trop jest świeży, prosty w tropieniu, ponieważ to jest po prostu krew, tak, którą on zostawia za sobą, kiedy uciekał. Na razie ten ślad jest świeży. I to prowadzi na północ stąd. To lecę, póki jakby jest świeżo, to daszuję po prostu w tą stronę. Dobra, no to biegniesz, ale tak po przebiegnięciu... O, mam ten symbol. Ale tak po przebiegnięciu tak naprawdę kilkunastu... może, no dobra. Kilkunastu wartości swojego dasza trop nadal jest. Ale nie wydaje ci się, że jesteś w stanie dogonić goblina, w sensie tak po prostu. Okej. Okay. No dobra, to jakby odpuszczam i się wracam. Więc... Dobra. Co robicie dalej? Mamy ten symbol? Tak, już pokazuję symbol. Muszę mu zrobić zdjęcie i wrzucę wam na handouty. Okej. Okay. On powiedział, że jak ma na imię? Mogog. Znaczy ten goblin. Wredny nóż. Wredny, okej. Okay. Wredny?
propos noża, to Gareth wyjmuje ten, który Kae zatopiła w ogrze. I jak podejdzie, to jej zwróci. No, dobra. Na razie, zaraz wam wyślę, na razie mogę opisać. Jest to... Dobra. Czy w sensie ten symbol. Zdjęcie. Lens, makro. O, dobra. No to tak, jest to czarny topór. Topór z dwoma ostrzami, nad którym znajduje się hełm z dwoma rogami krótkimi. Topór ma narysowane jedno pojedyncze białe oko w środku. Są też po lewej i po prawej od trzpienia topora jest mały jednoręczny, jakby mały taki mały jednoręczny topór, a z drugiej strony sztylet narysowany. Okej, dobra. Próbuję rozpoznać symbol. Historia. Używam historii. Czy ja też mogę? Czy to raczej jest... Tobie będzie trudniej, ale możesz spróbować. Okay. No to spróbuję oczywiście, z wielką chęcią. Już wam wysyłam na raz. 17. 17, okej. Okay. Malvin? Na historię? Mhm. 16. 16, dobra. Ty, Malvin, go niestety nie rozpoznałeś takiego symbolu. Tobie... Ty rozpoznajesz jeden jego element, Vincent. Ten hełm z rogami to jest symbol niejakich skro. Symbol skro. 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 C przez C. Scy. SCRO. Okej. Kim oni są? Skro to jest. To jest jedna z. Bardziej walecznych ras Flogistonu, przy czym są to niedobitki po Inhuman Wars orków, którzy po przegranych nieludzkich wojnach z elficką armadą zostali strąceni z niebios na planety i tam z czasem po prostu mieszali się z różnorodną ludnością tych planet, ale od niedawna jednoczą się z powrotem i odzyskują spelljammerowe statki i z powrotem ruszają we Flogiston. Często są też zatrudniani aktualnie jako wszelkiego rodzaju najemnicy przez inne rasy. Intrygująca gromada. Niedobitki bezbożnej wojny. Ciekawe. Dobrze byłoby ich znaleźć. Do nas mówisz? Tak, do was. Jakby patrząc na ten symbol. Wszyscy ignorują, co tam widzę. Reszta tam łazi sobie, ale z Malwiną. To znaczy, tak, ja tu jestem trochę, trochę dalej. Okej, no ja cały czas go przyskrzyniam, nie? Tym tak, rapierem, żeby nie... On... Tam leży, leży, tak siedzi na ziemi i raczej widzisz, że nie ma zamiaru uciekać ani nic, ale patrzy się na was. Znaczy, przerażony jest. Nie? Możesz spytać go o ten symbol. To symbol skro. I pokazuje na ten hełm, znajdujący się na tarczy. Okej. Okay. Wydaje się, jakby zależało ci na twoim życiu. To więcej niż się spodziewałem po takich napastnikach. Co to za symbol? To sztandar Mogoga. Sztandar Mogoga? Tak. Twojego szefa, którego tak broniłeś przed chwilą. Szefa, szef szefów. Najlepszy, najsilniejszy, najsprytniejszy. Nie macie z nim szans. Patrzę na Vincenta. Najsilniejszy. Może czas, żeby zaczął wysyłać najsilniejszych w takim razie. Mówisz to, że ten goblin to słyszy? Tak. nie odpowiadam nic. Okej. Dobra. Mógłby wysłać kogoś, ale ten wydaje się dość silny. Zobacz na jego rączki.
Czołgnę mnie chcesz! Już wszystko wam powiedziałem! Zaprowadzę was tam! Który z tych ostrzy? Bo one leżą jeszcze gdzieś tam, nie? Znaczy no leży... Mhm. Tutaj Gareth ułożył kupkę z goblinów. Te jego ostrze, które wszystkie zlutowaliśmy. No leżą obok mnie. Tutaj jest... Leżą wincem wiema. To będzie mały kościany nóż. Mhm. Który z tych jest twoim ulubionym? Wskazuję na nóż. Gratuluję gustu. Wspaniały. Vincent, ty widzisz, że ten nóż to jest po prostu, że to jest jakby kieł jakiejś bestii. Po prostu z dołączoną rękojeścią. Okej. Próbuję rozpoznać, co to za kieł. Natura bądź arkana. No to rzucam na... Zdecydowanie na arkanę tutaj. Jest to... Okej, 21. Dobra. To nie jest kieł, to jest pazur. Słyszałeś o tych bestiach. Przypominające jaszczurki. Niskie, ale bardzo szybkie. O wielu zębach. Zwane przez... Teraz muszę zerknąć. Jaki neuronaktywacja, widzę. Zaraz to znajdę, bo o mam. O Jezu, to jak ciężko to przetłumaczyć. To jest. Po angielsku to jest Side Claw Drake, czyli można na nie mówić... Kosopazur. Kosopazur, po prostu. Kosopazury. Kosopazury, nice. Chodzi o Velociraptory oczywiście. Jasne. Patrzę na ten nóż. Przy czym takie... Nie takie, że piórka i mały, tylko taki jak z Jurassic Parku. Okej. Patrzę na ten nóż, patrzę na tego goblina i trzymając cały czas rapier przy jego szyi, składam mu taką propozycję. Jasne. To zróbmy może tak. Twój ulubiony nóż. Jeśli dotrzemy do Mogoka, to przetnie linę, którą cię zaraz zwiążemy. Ale jeśli spróbujesz czegokolwiek innego... Jaką linę? O czym ty mówisz? To przetnie coś całkiem innego. I wyciągam rękę, żeby Vincent... Czy Vincent mógłby mi podać ten nóż z ziemi? Ja już go trzymam w ręku, więc go mieliłem jakby w dłoniach, kiedy podajesz tę rękę, podaję ci ten nóż. Okej. Jak ja się czuję z tym nożem w ręce? W sensie to jest coś, czym bym potrafiłbym... Jest nóż. Dobra. 1 do 4, tylko jest po prostu fajnie wygląda. Dlatego pytam. Pięknie z kosopazura. Znaczy to jest bardziej, jeśli on jest z takiego zagiętego kła, to bardziej karambit z tego wychodzi. Ale... No właśnie mi się tak kojarzy, że on jest taki... Zagięty. Taktyczny karambit. Nieźle w kichach. Ale dropnął karambit. Legendarny karambit dropnął właśnie. No, to teraz tylko wystarczy go związać. Ktoś umie wiązać jakieś ładne supły? To Gary do nich podchodzi, ale zanim podchodzi, chciałbym zadeklarować, co tu w ogóle robię. Dobra, ty jakby tam przesłuchujecie goblina. Gareth, co ty robisz tutaj? Dobra, po pierwsze chcę poddać oględzinom właśnie zwłoki i obóz, co tu się znajduje, co można tutaj zabrać na dalszą drogę. Racje żywnościowe, pieniądze mnie interesują. Dobra, więc tak, no to investigation, kiedy przeszukujesz to wszystko. Dobra.
I to będzie 11, gołe 11 z tego co gołe pamiętam. Gołe 11, no to strzepnąłeś te gałęzie, które zasłaniały tutejsze obozowisko. Mhm. Widzisz, no jest po prostu miejsce na palenisko, już wypalone, zimne jak dotykasz. Jest także parę takich, trudno to nazwać nawet śpiworem, po prostu worków jutowych, które pewnie spały te gobliny. Widzisz, że jest ich, widzisz, że jest ich siedem. Mhm. Siedem? Jest siedem, tak. I widzisz, że jeszcze jest no takie trudno jak barłuk taki niedźwiedzia, po prostu usypane z gałęzi, wysiedziane wielkim dubskiem miejsce i domyślasz się, że tutaj spała ta duża bestia. Aha. Też jak przyglądasz się trupom, no to na tych goblinach znajdujesz mniej więcej podobne rzeczy co na tamtym, czyli mają przy sobie jakieś różnego rodzaju suszone albo zamarynowane w soli żyjątka, które trudno nazwać jedzeniem, ale sądzę, że gobliny to chyba to lubią. I jak przyglądasz się tej dużej bestii, to zauważasz, że on nie jest zielony wcale. Jest tylko malowany na zielono. Okay. Jego, jak przeciągnąłeś rękę po nim, to widzisz, że schodzi. Pod spodem jest taki cielisty raczej. Aha. Ma gdzieś pusterko z tą farbą? Nie znajdujesz tej farby. Dobra. Gdzie w okolicy. I też nie widzisz tutaj żadnego jakichś łupów konkretnych. Dobra. Widocznie byliście ich pierwszą ekipą, którą napadła od paru dni. Czy jest tam jakaś łopata czy coś? Nie ma łopaty. Dobra. W takim razie ciała goblinów oblekam w te jutowe worki. Dobra, no one tutaj idealnie tak są do środka. No, tak właśnie Gard kombinuje jakby tym namiastkę jakiegoś pochówku. Masz cztery gobliny zawinięte w worki, jeszcze dwa worki ci zostały, bo jeden goblin poszybował w nicość, jeden jest żywy i jeden uciekł. Czyli no, czyli masz, bo tu jest cztery, mówiłem, że jest siedem, czyli... To znaczy, bo ja już tu też tego, co poszybował, to włożyłem i dlatego się zastanawiam, czy był jeden, którego nie widzieliśmy, czy... Bo łącznie było sześć. Sześć, to jednego nie możesz mieć tu trupa. Masz tylko trzy trupy tutaj. Okej, okay, dobra. No bo nie jesteś w stanie po niego pójść, on tam, wiesz... On... A, tam, dobra. Telepadł w przepaść. Czyli trzy tutaj, jeden z nami, jeden w przepaści i KL szuka tam jeszcze jednego, dobra. Tak. Zgadza się. No dobra, to a czy leżą tu jakieś polne kamienie, coś takiego? Na pewno się coś znajdzie. Dobra, ile by zajęło czasu usypanie takich... Dla goblinów, no to ci tak zajmie, no nie wiem, z dwie godziny, no tego ogra to ciężko będzie. Tak. To ogra próbuje symbolicznie przykryć tymi gałęziami z jego barłogu. Mhm. Gobliny zostawiam w workach jutowych, jednak czas jest tutaj kluczowy. Starałem się, ale Gareth, no, tylko tyle da się zrobić w tej sytuacji, więc po dokonaniu tego bardzo prowizorycznego, klejonego na ślinę pochówku, Gareth wraca tutaj. Jasne. No i Kale też powiedzmy, że gdzieś tam już powoli dołącza. Mówi, zwiał, gdzieś nie dogoniłam go. A dobra, tutaj mamy jednego. Panowie, na czym stoimy? Na tym, że ktoś musi związać tego naszego nowego towarzysza niedoli, wrednego noża. Piratko. A to dawaj. To co, na wyblinkę albo na kluczkę, jak ma być mocno, dawaj. Ej, bierze jej tam, ciąże go tam po żeglarsku. Tak, że taki super, że w sumie nie da się go rozwiązać, trzeba go właściwie odciąć nożem. Dobra, no to normalnie byśmy na coś rzucali, ale ty jesteś piratką z Kif, to w ogóle bez problemu robisz taki wędzel ze swojego backgroundu. Gdzie on tam się wije pod tą liną, ale no jest związany. Okej, okay. Ja się nachylam nad jego uchem. Mm-hmm. I mówię, wybacz, wredny nożu, ale rozumiesz, taka jest konwencja. Spierdalaj i pluję ci w mordę. Ja go uderzam z plaskacza. Upada na ziemię, jest mały, przewróciłeś go. Dobra, spokojnie. Spokojnie.
Mów. Ścieram to. I mówię... A, Gareth, teraz ty z nim porozmawiaj. Ja już mam dość tego, co wychodzi z jego ust. I odchodzę w stronę koni. Dobra. Nożu, sprawa jest prosta. Ty nas prowadzisz do waszego wodza. My pozwolimy ci żyć. Biorę go pod pachę, próbuję i sadzam go na konia mojego. Za mną. Raczej go tak przerzucam przez łęk. Koń się trochę buntuje, ale przerzucasz goblina. Ale jak ma cię prowadzić? Mów, w którą stronę? Na północ. Zdajesz sobie sprawę, że jeśli mnie oszukasz, będziesz marzył o tym, żeby dołączyć do swoich braci, którzy nas nierozważnie zaatakowali. Intimidation. Dobra. Ja przypominam, że też mówiłem mu o tym, że mam nóż na niego. Jasne. Albo... Wszystko jest brane pod uwagę. Który albo mu przetnie te sznurek, albo gardło. Jasne, zrozumiałe. Będzie advantage, czy nie? Na nim, czy już nie? Wiesz co, nie ma sensu już, on jest związany. Dobra. Rzucaj postęp. Okej, okay, no to 3 plus 6, 9. 9, okej, okay, no to tam... Mogąc z wami sprawi, nie puść tego płazem. Dobra. Przed chwilą mówiłeś, że cię zamorduję. Wydaje mi się, że... Was najpierw! Dobra. Na północ. Jakieś instrukcje jeszcze? Jak będzie trzeba, to powiem. Dobra, jak coś, to może na tym śladem krwi iść. Ja widziałem, gdzie się kończy. Dobra. Prowadzi on na północ? Tak, prowadzi na północ ślad krwi. Jest szansa, że goblin próbował uciec do swojej kryjówki. KF, co ty na to, że jednak pójdziesz przodem? Ja popilnuję koni, będę szedł w ariergardzie, żeby konie nie zdradziły naszej pozycji. Przyda się na przodzie ktoś cichy i dyskretny. W sensie, że konno mam jechać przodem, a nie iść. Mam się skradać, czy mam cwałem jechać do przodu? A potrafisz wykonać zwiad na koniu tak, żeby nas nie zdradzić? No, mogę się postarać. No dobra, okej. Okay. To jedź, KF. Jak coś zobaczę, to po prostu zajdę z konia. Dobra. To pa. Okay. I odjeżdżam. To się wcwał. Dobra, czyli co? Pytanie szybkie. Jeszcze jedna rzecz. Czy nasze konie mają toboły jakieś, gdzie można... Tak, oczywiście. Okej. Okay. Zbieram przedmioty należące do brednego noża, te, które tutaj rozstawiliśmy i zakładam je na konia. Dobra. No to... Deklaruję, że biorę je. Dobra, spoko. A tam Gareth nic więcej nie znalazł, tak? Rozumiem, wśród tamtych goblinów ciekawego? Tylko resztki ich obozowiska. Okay. Dobra, wiesz, zdejmę Fairy Fire z... Tak. ale jakby, nie wiem, ich miecze na przykład, czy coś, to jakby nie bierzemy tego, czy... To już musisz, czy Gareth, ty ich jakby zostawiłeś. Znaczy, zastanawiam, czy to ma sens, czy nie ma. Nie. Słuchaj, ja wziąłem Sejmitar, krótki łuk z kołczanem, 20 strzał. Znaczy, to nie są dobrej jakości rzeczy. Tak, ale... dlatego i ja je zostawiłem. Nie jest tak, że nie mają ceny, nie? A najpierw, że ten nóż mi oddałeś, żeby już nie to... Tak. Nóż oddałem, konie odpętałem, jakby co. Okej, okay. Dobra, w takim razie ruszamy. Ja mam oko czujne, otwarte na to, co robi. Czyli ruszacie na razie szlakiem na północ, bo on też prowadzi na północ. Mhm. A jeszcze mijając tylko tutaj tą kubkę, którą sporządził Gareth. Zagaduję do niego. Wiesz, że podlinożerców to nie powstrzyma, to odraczaj nieubłaganego. Niestety wiem, chciałbym im wyprawić godniejszy pochówek, ale w tej chwili priorytetem jest pogoń za naszym celem.
Nie machcie się. Zapewniliście im pewnie godniejszy pochówek niż to, co by zrobił ten cały szefuncio. Mogą jest dobry. Odważny. Nie macie z nim szans. Insight. Dwanaście. A on w to wierzy. Okej. To najważniejsze. He really into it. W takim razie... Ten goblin wykupił kurs. W takim razie nie masz się o co bać, więc prowadź nas prosto do niego. Dobra, czekaj, muszę zerknąć na mapę. Więc tak. Tu, dobra, no to goblin mówi. Szlakiem na północ. 4-5 dni. Potem za miastem zwierzą. Następne parę w przełęczy ma swą kryjówkę. To wybiega nieco ponad nasz plan. Insight? Insight. Ja i tak mówię to. Jasne. Jak już tak palnąłem. Strasznie szczegółowy plan. Starcia tam. 9. 9 mówi prawdę. Okej. Okay. Nie odzywam się. Dobra. No ja tak jak mówię, że nieco wybiega to ponad nasz plan. Myślę, że ta banda będzie cennym źródłem informacji, jeśli poszukiwany przez nas obiekt szedł tędy, może coś o nim wiedzą. Moim zdaniem warto nadłożyć drogi. Poza tym nie możemy pozwolić, żeby jakaś szajka napadała tu na podróżnych. Myślę, że kompania wynagrodzi nas za tą przysługę. Napadacie na wszystkich jak leci? Nie, tylko wredny. Na frajerów jak wy. O, to dość ciekawe zdanie od kogoś związanego, przerzuconego przez grzbiet konia. Nie wróżę dużych plonów. Jakbyście byli, to by... Coś tam memli pod nosem. Ach, zmięknie. Nie martwcie się. Dobra, moment. Doba, może dwie. Wrzucam ci jedną rzecz do ekwipunku, Vincent, bo nie było jej na poprzedniej sesji, a ty już ją masz, więc wyślę ci na privie, dobra? Okej. Bo wspomniałem ci to wysłać tydzień temu, 2 tygodnie temu. A ten czas leci, dobra. Ja mam wrażenie, jakbyśmy miesiąc temu grali. Dobra, to co? Rozumiem, że KF prowadzi. Tak, znaczy Kaja jakby tak wyjechała koniem, także ma ich w zasięgu wzroku cały czas z tyłu, ale jednak nie słyszy ich. Jest na tyle daleko, że jakby widzi ich, nie słyszy, ale jakby może robić, wiesz, może rekonesans patrzeć, czy coś widzi i po prostu jak coś to... Czyli dosłownie prowadzisz. Dosłownie prowadzi, tak. Dobra, no to... Jak coś to po prostu, nie wiem, tam machnie ręką, czy coś, że będą widzieć, albo jakoś tam... To teraz tak. Zasady podróży w D&D... Każdy hex to jest jeden dzień podróży normalnym tempem. Możecie i w normalnym tempie po prostu nie dostajecie żadnych bonusów ani minusów, zwykłe tempo. Możecie próbować stealthować, czyli po prostu jechać ostrożniej, ale wtedy poruszacie się z połową tempa. Albo możecie przyspieszać, ale wtedy rzucacie na constitution. Czy nie dostaniecie zmęczenia. Nawet konno? Tak, nawet konno, bo wypuszczujecie nie tylko siebie, ale też konie, nie tylko konie, ale także siebie. No, jazda konna, że zostajemy... Jazda konna też jest męcząca. Tak? No tak, jeśli napierdalamy, to faktycznie to jest fizycznie męczące. Czyli tak. ze słów goblina wynika, że jest za fortem. Prawdopodobnie gdzieś za fortem na dalej na północ jest baza. Bo mówił coś o przesmykach, więc pewnie coś na temat tutaj, nie? Granicy tego pustyni Sorra i równiny.
W takim razie wydaje mi się, że do portu możemy zwykłym tempem podróżować. Gdy już zbliżymy się bliżej do kryjówki, zachowajmy większą ostrożność. Ta japę też trzeba będzie mu zakryć. Tak, myślę, że spróbuję czegoś wywinąć, jakiś numer, mimo tych wszystkich zapewnień. Ale to potem. Na razie niech ma troszkę miejsca. Pogada, pokrzyczy, odgryzie się, zmęczy się. Szybciej zmięknie. Może jeszcze jakoś go podejdziesz, Malwin? Może coś jeszcze chlapnie? Chlapnie. I zaciskam, albo... zaciskam rękę na tym sztylecie kościanym. Albo coś mu chlapnie. Goblin coś tam gulgocze, przełożony przez siodło. Prawdopodobnie krew mu już zaczyna dopływać do głowy. W tej pozycji. No. Ale nie jest zakneblowany. Więc jakby tak, skoro KE prowadzi, to rzuca na survival. I skoro nie robicie nic po drodze, to jest zwykły rzut, bez adwentadża, bez disadwentadża. Ja jeszcze tylko jedną rzecz pójdę po nią, dokładnie po podręcznik i do łazienki, i żebym sprawdził, czy mam dobrze te zasady. Dobra. Jeszcze sprawdzę, dobra? To ja poczekam z rzutem, aż ruch wróci. Musimy to dobrze rozegrać. No, ale zaskoczyło mnie, że ta kryjówka jest tak daleko. Nie, że tak blisko. No, bo jeszcze nas czeka ten wizyta w porcie w sumie. Możemy się tam dowiedzieć, czy nie ma jakiejś nagrody za tą szajkę. O, pewnie coś po drodze nas spotka. Tylko ciekawe, jak ten bez ucha uciekł, nie? Bo tak trochę dziwnie, że tak się wymknął. Szybko i daleko. No, może go znajdziemy po drodze martwego. No tak. O, albo myślę, że... ostrzec. No tak, no. Ale nie mają świadomości, że mamy kogoś. No. Tego nie mógł wiedzieć. No tak, tylko że my odchodzimy, nie? Mhm. Strach mu dodał skrzydeł po prostu, jakby i po prostu widział takie rzeczy, że no. Dobra, poszła tam adrenalina. Mam Dungeon Master Guide. Możemy lecieć dalej. Dobrze. Dobra, uzbrojony. Ile poszło? Teraz rzucam dopiero. Czekam na ciebie. Rzucam. O, słabo. 6 plus 4, 10. 10. Dobra, no nie gubicie się. Trzymasz tempo. Kierunek. Trzymasz kierunek. Ale poproszę jeszcze desto. O kurde. O kurde. Koło fortuny zakręcone. Tyle. Let's go. Dobra, dziesiąteczki najpierw, znaczy jedyneczki i dziesiąteczki. Tu mamy 5, a tu mamy 75. 75, już patrzę. To brzmi, już jakby czwóreczka. Ktoś miał pomysł na to. Ciekawy numer, ciekawa liczba. No. Tak, brzmi jak taka, którą dajesz temu fajnemu pomysłowi. No. Bo to jest, wiesz, 3/4. Tak. To nie 3/4. 3/4. 7/7, tak? Dobrze. 7/5. Nie, 75. 75. Co? To dobrze, jak GM tak mówi. To idealnie, jak dobra, GM tak mówi. Co, znajdujesz mieszek złota? Co? Ile? 10 tysięcy? Rozumiem. Dobra, więc tak, KE. Mhm. Jedziesz i w pewnym momencie zauważasz coś przed sobą na szlaku. Widzisz podnoszącą się chmurę po prostu pyłu i wyciągasz swoją lunetę. Patrz przez lunetę i widzisz dwóch mężczyzn na koniach jadących w przeciwnym kierunku do was i popędzają stado bydła. Czyli w naszym kierunku jadą. Tak, po prostu w przeciwną stronę i śpieszą. Widzisz, że się trochę śpieszą. W sensie, no nie tak, że wiesz, że zapierdalają, tylko że... A tą samą drogą? Tą samą drogą, tylko okay, w przeciwnym kierunku. Czyli w naszą stronę. Naszą stronę, tak. Dobra, to bardziej. Okej.
To ja próbuję do moich się obrócić i im sygnalizuję. Znaczy, trochę może bez sensu, bo w tip skant im próbuję zasygnalizować, że dwóch jeźdźców w naszą stronę. Dobra, Kai robi jakieś ruchy rękoma, wyglądają bardzo, bardzo funky. Ale to jest takie oczywiste, nie? Że próbuję wam pokazać coś. Tak, no, tam tektonika, tektonik na koniu tańczony jest. Walk like an Egyptian, ale ty nie wiecie, co się dzieje. Oni macie pojęcia, co ona pokazuje. Ale domyśla się, że coś sygnalizuje, coś więc sygnalizuje. Rozglądam się. Dobra. Okay, no ja zatrzymuję konia. No to na razie, no to jest tak, że oni za jakiś czas do was dotrą, tak? Bo oni są do przodu, K jest do przodu, więc wy się zatrzymujecie. Mhm. I co, czekacie? Widzimy ich już? Raczej nie. Okay. Zrównuję się z KF. I... Dobra, podjeżdżasz do KF i wtedy też tak. Widzisz tam tą chmurę pyłu wznieconą przez kopyta. To ja za Garetem. Podjeżdżacie. Ja czekam na was. KF, dobrze widzę? To co oni tam pędzą? No jakieś, nie wiem, jak się nazywały te... Młotogłowy. No to z tymi młotkami na głowach. Pewnie jakieś bydło. I to tym traktem chyba trzeba zejść im z drogi, jeśli nie chcemy zostać stratowani. Hmm. A to jest dużo bydła? Nie aż tak dużo. Nie widzicie stąd, ale to nie jest, że oni całe gigantyczne stado prowadzą. Raczej parę tylko osobników. Jest to też okazja, by zasięgnąć języka. Może coś widzieli po drodze. Może przykryjcie go. Myślę, że tak go zauważył, ale... Są jakieś krzaki? Jest mnóstwo krzaków. Takich niskich krzaczorów preryjnych na pewno się znajdzie parę. Może po prostu schowam się za wami z nim. Zresztą myślę, że nie będą mieli nic przeciwko temu, że złapaliśmy bandytę. Dobra. No to ja po prostu poczekajmy na nich. Ja muszę i tak naładować pistolety. Ja wyjeżdżam naprzód, tak jakby, żeby być tym reprezentatywnym przed... Uh-huh. Piratką z git ładującą pistolet i człowiekiem z jakimś goblinem związanym na koniu. Ja schodzę z traktu na bok. Jedną tylko jeszcze rzecz przypomnę. Jak macie tą mapę, to nie są wszystkie, to są jakby najważniejsze trakty. Nie? To nie jest, wiesz, możecie dotrzeć do rozdroży na przykład, ale one nie są zaznaczone na mapie, bo są zbyt małe albo coś w tym buźnie. Okay. Pewnie. Jakąś wioskę mniejszą też możecie napotkać, więc ten, nie? Dobra, no to tak jak już mówiłem, Kale, wy zatrzymujecie się i rozumiem, czekacie, aż oni podjadą, tak? Aż was... Malwin gdzieś tam wyjeżdża naprzód, tak? Z tego, ja wyjeżdżam naprzód. To odrobinę, no. Ja zjeżdżam na bok z traktu i mówię... Ale zatrzymuję się... Okej, okay, sorry. Zjeżdżam na bok z traktu i mówię, uważajcie na stada. Niektórzy nie doceniają, jak niebezpieczny może być pędzący tłum. Damn, so woke. This man is really on his forum. No to Malwin, ty wyjeżdżasz troszkę naprzód i widzisz, że... I chwytam kapelusz, tak wiesz, gotowy do... A, dobra, no to widzisz, że oni rzeczywiście zauważyli was. Mm-hmm. Trochę spowolnili, no łódźka, Widzisz, że spowalniają przy was i tak zatrzymali się i jeden z nich widzisz, że poprawił coś przy pasie i podjeżdża do was. Tak jakby, wiesz, poprawił pas, nie? I szczelił batem jeszcze nad swoim koniem i podjeżdża do was, zatrzymuje się tak z 60 stóp przed tobą i krzyczy: zejdźcie z drogi, prowadzimy bydło! Ja kapelusz zdejmuję i się witam, tak, wiesz, wybadać, czy on się przywita. Dobra, no to, skinąłeś mu kapelusze. Tak. On jakoś coś tam machnął do ciebie ręką i dalej krzyczy: z drogi! Nie dacie rady nas ominąć? I on Malwinie, racice potrafią łamać kości. I on tak się rozgląda i wiecie, no to jest jakby, to są równiny Gattergar,
które są jakby całe pocięte jakimiś zdradliwymi tymi zdradliwymi wąwozami, jakimiś takimi zakątkami, gdzie te asteroidy tworzące trójkontynent się po prostu ze sobą zlepiały. Teren poza traktem jest dość niepewny. Raczej te takie bardziej zbite, bezpieczne równiny są bliżej Dekomeradę na zachodzie. I on tak... Z drogi mówię! Tu się pracuje! Spokojnie, spokojnie i schodzę z konia. Chwytam go za jakby za lejce tak przy mordzie i odrobinę schodzę z traktu. No. Okej, okay. Ale i z razem z koniem, tak? Tak. I on jeszcze jakby jeszcze jakby tak pokazał z tym spiętym batem, jakby takim związanym batem tą samą... To ma jakąś nazwę ta rękojeść batu? Uchwyt. Uchwytem batu jeszcze pokazał na resztę was. Z drugiej! To się przesuwam tam. Ja też, tam gdzie reszta. Dobra. No to on coś tam, coś widzicie, że pokiwał głową i macha ręką do swojego towarzysza. I oni tam... Śmuć kamioń! Podnosi, znowu słyszycie ciche pomrukiwania młotogłowów, kiedy one zaczynają, ruszają w waszym kierunku i widzicie, że oni tak jakby już popędzają. Ja chcę ten. I one takim... Ja chcę... No mów. Ja chcę rzucić do tego, który nas opierdalał. No. Skąd jedziecie, panowie? No to jak oni już są tak na waszym mniej więcej wysokości, to on podjeżdża już do ciebie bliżej, nie schodząc z konia, patrzy na ciebie tak z góry, z północy, a co wam do tego? Daleko na północ sięgają wasze interesy. Tam, gdzie pastwisko, tam i my. Tam, gdzie bydło, tam i my. Ale to jest transfer. Sprzedamy je pewnie gdzieś w Dekomeradę i ruszamy dalej. W Dekomeradę teraz wielu majętnych osiadło. I cały czas jak z tą rozmawia, widzisz, że trzyma rękę na rękojeści broń palną, którą ma przy pasie. Właśnie jak Marvin z nim rozmawia, chciałbym go zlustrować, przyjrzeć mu się insight. Dokładnie. Insight. Jest z wisdomki, nie? Insight. Ja chilluję z boku. Spadłowie. I'm just cowboying my cowboy. 9. 9 to jeszcze, jeśli chodzi o insight, mam plus 3, 12. 12? Dobra, to czekaj, whisperek. Jak zwykle. Shit. Jakby to ująć. Ale się Arcik zgrał pięknie. I don't know, man. To dobrze. Ja kocham ten... I love this vibe. Mam nadzieję, że się podoba. Dobry, zły i brzydki był oglądany. Pewnie. No. Dobra, w takim razie jadę, żeby zrównać się bardziej z Vincentem. I to bydło teraz, on jakby, ten jego towarzysz przejął sprawę i widzicie, że to jest 12 młotogłowów. Raczej młodych. Widzicie, że to jest młode stado. I on je jakby przepędza koło was i czujecie, jak ziemia dookoła was się trzęsie, kiedy po prostu 12 takich wielkich cielsk coś tam mucząc do siebie przechodzi koło was, obijając się o siebie. W takim razie ja szepczę do Vincenta, to też mu wyślę na Whisper, czy już powiedzieć normalnie? Nie, no to nie musi być, no chyba, że chcesz to przed resztą drużyny ukryć. Nie chcę, ale... Przed postacią. Możesz, jeśli jako gracz uważasz, że to jest warte Whispera, możesz zawhisperować. Znaczy, no to szepczę coś takiego do Vincenta i mówię, przekaż pozostałym. Niech się przygotują.
A ja podkusowuję znów do Malwina. Jasne. Sekunda. Sekunda, muszę sobie... Dobra. Okej, okay. To ja jestem w trakcie tej rozmowy, nie? Mhm. I on... na Gareth do ciebie. Pu. Tamten widzisz, spojrzał na Garetha. Okej. Okay. I widzisz, że tak aż wreszcie wzdrygnął, tak spiął konia trochę, kiedy tam Gareth podjeżdża. Ale skąd z północy? Mapę. Z pastwisk pod Puszczą Gadyń. W tym momencie. Sorki, możesz jeszcze raz, bo przyciąłem cię. A, przepraszam. Z pastwisk koło Puszczy Gadyń, między New Dagger a Inside. Tak, i ja. Kurwa, ja mówię ten. Słyszycie w swoich głosach, w swoich głowach. Gareth twierdzi, że nie wyglądają na farmerów i są poddenerwowani. 8 insight niestety osiem tylko. Insight? No ale to muszę też. Okej, mówi prawdę. Okej. I ja usłyszałem, że robią te spędy ten. Spędy tak. Gdzie? Tam w jakiejś dolinie. Z pastwisk na północy. Można w skrócie i jadą do Komerady, żeby sprzedać bydło. Tak. To Gareth mówi coś takiego. A, to pewnie pracujecie dla starego Kormaka. I on tak, on spojrzał na ciebie. Nie słyszałem. To ja dla kogo pracujecie, jeśli mogę się spytać? Nasze bydło, nasze krowy. Dla siebie. O, jak nie dla Kormaka, to wy nie tutejsi. Widzicie, że on się coraz... On tak... Jak to nie tutejsi? Jak ja stąd jestem, z Krwi Kości. I nie znacie Kormaka? A co mi jakiś kurwa Kormak obchodzi? Czego chcecie? Dajcie po prostu przejechać i się odczepcie. Odchodzę. Jak chcecie interes, jak Kormak chce jakiś interes, to niech to nas uderzy, a wy co was to obchodzi? Po prostu wielce mnie to ciekawi, że stąd niby jesteście panie, a Kormaka nie znacie. Ja w tym czasie, jak Gareth zagaduje, odchodzę od mojego konia, którego tak poklepuję, żeby został tutaj. Aha. I po prostu idę dalej tą ścieżką, no nie? Dobra, po prostu idziesz do przodu i zostawiasz konia za sobą? Tak. Dobra, okej, okay, no to idziesz do przodu. I on ten, tak. I co, konia po prostu zostawiłeś, tak? Tak. Samego sobie, okej. Okay. No ten taki zdziwiony patrzy, co ty robisz. A twój koń od razu się zaczął nerwowo, kiedy przechodzę koło niego stado młotogłowów i od razu... A one jeszcze nie przeszły? Ale przechodzą cały czas. Okej, okay, dobra, no to okej, okay, dobra. Koło was prowadzą teraz. Znaczy, przyspieszyli was, ale to jest 12 kur na kruch. To nie jest, wiesz, to nie jest tak. Jakby wszystko się trochę dzieje równocześnie. Okej, okay, bo zrozumiałem, że już przeszły. To nie chcę odchodzić od konia, jak one jeszcze są wszędzie. Cztery dubska koło was przechodzą, machając ogonami, machając ogonami koło was. Okej, okay, no dobra, to ja stoję jednak przy tym koniu dalej. Okej, okay, ja chcę coś odważnego zrobić. Dobra. Coś odważnego. Chcę rozpoznać, czy rozpoznaję te młotogłowy. I czy mają jakieś znaki charakterystyczne, które mogą wskazywać na ich pochodzenie. Spostrzegawczo. Czyli patrzysz, czy mają wypalone symbole czyjeś. Tak, wypalone albo jakieś takie elementy typu, nie wiem, że łaciaty to tylko konkretna, tam. Albo... No, tak, dokładnie. No, jasne. Dobra, natura. I to będzie na co? Na naturę. Znaczy, zależy. Jeśli chcesz dostrzec znaki, to spostrzegawczość. Jeśli chcesz rozpoznać, no nie wiem, jakiś rodzaj rasy, czy szczepu, czy to... Czyli percepcja albo natura. Percepcja albo natura. Kiedy przyglądasz. Percepcja. Dobra. Bo chcę zobaczyć może do kogo należą. Kurwa mać. 7. 7? Za dużo ich. I też świeci ci słońce w oczy. Nie widzisz, żeby miały... Pewnie mają, ale nie widzisz, nie rozpoznajesz tego symbolu albo go nie zauważasz w ich takiej, w tej ich srebrnej krótkiej sierści. Okej. Ja się... Znaczy tymi, takimi... Rozgrzanym prętem. Okej.
powinny mieć gdzieś w okolicach zadu, powinny mieć wypalone. No to ja zostaję przy tym koniu i pytam. A z bojów ostatnio więcej na trasie. Z bojów tyle co zawsze. Gorzej, że teraz te gobliny się panoszą. O, słyszałem. No ale na nich akurat mamy przygotowane pachę niespodzianek. Także żaden przeciwnik nam raczej nie jest zagrożeniem na naszej trasie. No to życzę wam szczęśliwej podróży i żadnych przeciwników. Adios. I spina konia i odjeżdża wraz z ostatnim. Tam widzicie, że ostatni po prostu zad tego młotogłowa przechodzi. On jeszcze strzelił batem prosto w niego. Tam bestia kopnęła do tyłu, ale przyspieszyła do swoich, do całej reszty. I on rusza. To jeszcze rzucam do niego. Panie, stójcie na chwilę. Nie zatrzymuje się. Jadę za nim. No dobra, no to on... Czego jeszcze? Naprawdę spieszy nam się. Przed zmrokiem dobrze byłoby dotrzeć. Gareth bez słowa chce podjechać do krowy i zobaczyć, co ma tam wypalone na tym tyłku. Wyprzedzasz go, tak? Żeby... Mhm. Dobra, no to kiedy już się tak dalej z nim zrównujesz, to on jakby... zajeżdża ci drogę. Czego? Co chcesz od naszej krowy? Bo to głowa w życiu nie widziałeś. Ciekawość. Chcę sprawdzić, do kogo należy. Ciekawość to pierwszy stopień, żeby wylądować na młocie. Weźcie nas już, zostawcie, proszę. Co my wam zrobiliśmy? Nie wasz trakt, nie wasze ziemie. To się nie wcinajcie w nie swoje sprawy. A dlaczego nie wyglądają mi na farmerów? Są zbyt skrafi tacy. Jakby też są zbyt dobrze uzbrojeni. Okay. Pasowaliby i też jeśli są farmerami, którzy pędzą bydło, to z jakiegoś powodu nie mają przy sobie juków, żeby gdzieś zrobić obóz na tak długą podróż. Nie wyglądają jak hammerboje. Nie, to nie są hammerboje, nie są młotoboje. Przepuść, chcę zobaczyć, do kogo należą. Ci kurny, i on tak... No do mnie należą, co tak trudno ci uwierzyć? Tak, trudno, puszczaj mnie. No to on stoi ci na drodze. I widzisz, że sięga ten, po prostu słyszysz, że odpina od broni, którą ma przy pasie pasek. Jeszcze jeden krok i wsadzę ci kulę tam, gdzie będzie bolało najbardziej. Chcę zejść z konia i zajść całą sytuację jakby za ich kątu widzenia. Okej, to musisz skradać jakoś. Tak, w stealthie dokładnie. Chcę wejść w stealth i chciałbym podejść do młotogłowów w stealthie. One jadą, pędzą sobie przez drogę. A nie zatrzymali ich? Nie zatrzymali ich. Jeden z nich dalej prowadzi motogłowy, one jadą, sobie odjeżdżają. A ten drugi zajechał drogę Garethowi. Okej, okay, no to więc chciałbym w takim razie... Tak naprawdę już mijają tam. Jeden z tych gości ci już minął i jadą dalej te krowy. To chciałbym w stealthie podejść jak najbliżej do mijających krów, żeby móc je jeszcze raz na nie spojrzeć. No tam stealthu i używasz kamuflażu? Tak. No tak, to advantage. A Kai i Malvin zostali tam? Czy właśnie znaczy... słyszymy ciebie w ogóle, czy nie? Bo ja on, że to jest na tyle blisko, że słyszycie. 20 naturalna. Okej, dobra, to tym razem ci się ukryłeś, po prostu zniknął. Widzicie, że Vincent robi się taki jak otoczenie. Jak trawa, która was otacza. I po prostu gdzieś kurna wiesz. I tam zniknie. Okej, nie umiem zrobić predatora niestety.
No okay. I widzicie, że gdzieś znika. Podchodzisz, ani ten gościu cię nie zauważył, ani nawet bydło nie zwraca na ciebie uwagi. No to rzucaj spostrzegawczość jeszcze raz. Ale to już tak trochę wyczerpujesz, wiesz, też. Próbuj. Wiem. Już wtedy było ciężko, a teraz chciałbym bliżej, a też... Kurwa, 7. 7? Nie, naprawdę nie widzisz. Okej, okay, ja jak słyszę tę rozmowę, głównie z tym, jak już tak do Gareta podchodzi agresywnie gość, to już mogę w bezpiecznym miejscu zostawić tego tak, konia. Tak, już koń już jest spokojniejszy. I korzystając z tego, że on jest raczej skupiony na Garecie, to chcę zajść jakby za Gareta, no nie? W sensie iść rozumiem, tak jakby... Rozumiem. Czyli przechodzisz tam za konia za Gareta i z drugiej strony gdzieś wychodzisz, nie? Tak jest. I ten. I jakby chcę go otoczyć. Z drugiej strony się znaleźć jego. Dobra, no jakby, żeby ty tylko wychodzisz zza boku Gareta, to on od razu na ciebie pokazuje, ty też stój! Ja stoję, podnoszę ręce i mówię tak. Jak na razie to ze wszystkich osób, które mogły się zatrzymać w złym miejscu, to chyba ty zrobiłeś to najmocniej. I pokazuje na jego kompana, który jest już daleko. I on... No ale co ci do tego? Co ty? Dobra, rozumiesz. Wyklaruję to tak. Albo nas przepuścisz, albo uznajesz, że... Ale ja was kurwa nigdzie nie zatrzymuję, to wy mnie zatrzymujecie. Jedziecie sobie tam, skąd, tam gdzie jedziecie, to sobie jedźcie, nigdzie was nie zatrzymuję. Zostawcie mnie w spokoju. Mnie i mojego towarzysza i nasze bydło. Jeśli nie masz nic do ukrycia, pozwól nam je obejrzeć. Albo wyciągnij to, co tam masz i popełnij. Jesteś inspektor? Tak, jestem inspektor. Deception. To... Ale ja się kurwa, że tak. Malwin, czy mogę mu pomóc? Nie, przed. Dobra, to będzie 14 plus powiedzieć... 6, 20 mam. 20. Inspektor Garrett. Kurwa, wyjmuję spluwę i strzelam Garetta. Zrzucacie jej inicjatywę. Zrobieni. Chciałbym przypomnieć, że jestem dalej w stealthie. Dobra, zaraz, bo będę musiał narysować to, bo nie mam takiego chyba traku w mapie. Rysuj. 18. Biednych 17. Farmerów. No, biednych farmerów. 20! Dobra. 22. A on ma rundę zaskoczenia? Tak, ma. Ajajaj. On zaczyna walkę tak naprawdę. Aha. Też mam 20 łącznie. Nice. Powiedzcie, że nie ma nigdzie w tym fantazy żadnych krzaków. Ani foliarzu nie w ogóle. Ma? Nie. Dziwne, bo jakiś kiedyś znalazłeś drzewa, pamiętam. Tak, ale chyba było w innym stanie. Dawaj te kloce. To najbliżej, taki klocek mamy. Pa. Dobra. Nice. Po prostu bardzo taki... ładnie przycięte z jakiegoś żywopłot, nie? Tak. To jest świat fantazy jednak. Dokładnie. Cylindrokrzewy mówią na nie. Cylindrokrzewy. Boże. Lore. One lore. Tak rosną po prostu. Ej, ale to w sumie jest mega. Zajebisty wizual, tak naprawdę. No, że usiane takimi jest. Dobra, no to zapisujemy. Cylindrokrzew. Dzisiaj zwany też bębnem prairie. Yo. Ej, bam, bam, takie prairie. Małe walce się toczą. Zamiast tej kury toczą się takie walce przez tą prairie. I one się toczą w prostej linii, zawsze w prostej linii. No, w końcu. One wtedy lepiej pokonują te rozpadliny. Ewolucja jest jakieś 1000 lat w przód. Czyli jak cylindrokrzew inaczej. Bęben prairie. Bęben. Prairie. Bębny prairie wygrywają muzykę śmierci. Wow. Ale nie krani mi roboty. Bębny prairie zagrał mu ostatni ton. Dobra. Vincent, 22. Vincent is quick. Quick boy. Oh yeah. Quick. Malin, 17.
Sir. Wszyscy jesteście wysokość. No, dziękuję Panu Garek. Bogu każdego dnia za bonusy do inicjatywy. Garek. A no tak, Jack of all trades. Mm. Aha. Ale on na razie tylko wycelował, nic nie... Strzelił, on strzelił. Od razu dobył. Dobył i strzelił w Gareta, od razu. Pojebało go. No, no, trochę. Trochę go pierdoliłam. Wyrok śmierci podpisał w takim razie. Zaraz będziecie cali tacy obwieszeni jeńcami tam kurwa jechać. Ej, będzie 3 jeńców, 12 krów. Już to będzie taka kawalkada, jak do tego fortu wrócimy. Alright, dobra, no to walka zaczyna się tym, że widzicie tego najbliżej was zakapiora. On dobywa po prostu muszkietu, znaczy pistoletu skałkowego i bez większego namysłu strzela w Gareta. Miesie się po prerii. A ty, synu preriowego cylindra. Ale zupełnie nie trafia. Po prostu gdzieś to tam przelatuje po prostu daleko, daleko od Gareta. Ale jakby my widzimy, że celował, w sensie ja nawet widzę, że celował tak, w Gareta. Tak, tak, tak. Okay, widzicie, że celował w Gareta. Widzi, że spudłował i szlakby to. I spina konia i... A nie, chwila, bo oni odjechali trochę. To wiecie co? Mhm. To musi być coś w tym guście. Czajcie, bo tak. Oni już odjeżdżali. Dobra. Tak, a on z nami gadał, a one szły dalej. Tak, tak, tak. No i ja tutaj z tyłu. Okay. Ale Vincent się jakby dobra. Za linię wroga dostał. Tak. Tak, więc no to on spina konia i jedzie pełna kurwa do przodu. Konie mają 60 stóp, czyli 12 krat. 7. Okej, tu będzie ciekawa rzecz. Co tu się stanie? Fuck, nie wiem nawet. Hmm? Zdawaj Dexa, Vincentie, kiedy kurwa. On cię kurwa zaraz stratuje. No bo w sumie on go nie widzi nawet. No tak. Nie, on cię nie widzi, on po prostu jedzie przez wysoką trawę dla niego. Okej. Vincent tam się zmienił w ten cylinder po prostu taki. 12 plus 2, 14. 14, udaje ci się uskoczyć tam w tą stronę, on nawet Roll. Nie zauważa ciebie. Czy jestem dalej w stealthie? Chyba wypadasz. Tak. Czy wypadam podczas uniku? Znaczy nie ma to znaczenia dla ataku. Nie, go. Nie, nadal jest, bo on po prostu... To nie jest aż... w ogóle tego nie ma w zasadach. On centralnie okay. Teraz trochę to homebrewuje, co tu się wydarzyło. Luzik. Więc zostaje w stealthie. On nawet nie zwrócił uwagi. Dobra. Dobra, i wyprzedza bydło. Dogania bydło tutaj i krzyczy do swojego... Krzyczy do swojego towarzysza. Mają nas! Do przodu! Dobra. Vincent. Po wykonaniu tak kilka rola dobywam swoje kuszy i strzelam w plecy rzezimieszka, który przed chwilą groził Garetowi. Arci strzelił do Gareta. Jasne. Rzucam D20. Dobra, już patrzę. Pewnie ją zahaczyłem znowu. 12 plus 5, 17. 17. Trafisz. Okej, dobra. Trafisz go w plecy. Bełt wbija się w plecy uciekającego. Ja widzę, że kamera jest. Kłamcy. Zjebana. No i rzucam 1d8. Jest to 4 plus 3, 7. 7 damage. 7. Dobra, no to rzeczywiście twój keratynowy bełt wbija mu się tam w ramię, ale jedzie dalej. Okej. Okay. Nice. I wskakuje na konia. Jasne. W następnej turze. Jasne. Dosiądnie, czekajcie, sprawdzę, bo to chyba nie jest... To nie powinna być akcja, dosiadanie konia. To jest ilość ruchu pewnie. Dobra, no możesz tak, dosiąść bo... konia, ale dobra. Nie możesz go już jechać. Jasne, ale już jestem na koniu jakby przygotowany. Zużywasz dobra. Ruch na wskoczenie na konia. Dobra. Po Vincencie jest KE. No to KE, widząc, że ktoś strzelał w Gareta, mówi, o ty gnoju, i jedzie w tamtą stronę. Na koniu jak jest prędkość? Jeszcze raz? 12 kratek.
15, raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mogę daszować na koniu? Możesz. A nie, czekaj, w sumie tu go sięgnę. Dostrzelisz na niego. Mhm. 10 katek, 60, 50 stóp. No 60, 220 mam, czyli... Trafiasz. Znaczy to jest w zasięgu. Tak, tylko wtedy 220 tam ten gorszy zasięg, nie? Czyli ile to skrat? Nie widzę tych klatek, bo są zalepione. Trafiasz. No to jest ten jeszcze... Ten taki łatwiejszy strzał, tak? Dobra, no to wyciągam. Jesteś 6 kratek od niego, czyli to jest ledwie... Na granicy tego 30 chyba. Stóp to jest. Ledwie 30 stóp. Ona ma 60, 120. To jeszcze byś... Spoko. No te stopy zawsze mnie tutaj rozwala. Polecam to narzędzie z zmierzeniem. Ono jest całkiem okej. Okay. Dobra, mam 15 plus... 6 mam dodatek, czyli 21. 21? Trafiasz. I dobra. Opisz, co, jak go zabijasz. A nie, czekaj, bo jeszcze obrażeń nie było. Jeszcze obrażenia. Myślałem, że jest jakby... Sorry, bo ja pomyślałem, że to są obrażenia, sorry. Dobra, obrażenie 1 do 10. 8 plus 4, 12. 12, opisz, jak go zabijasz. To po prostu... Ja celuję prosto jakby w klatę, na szybko jeszcze jadąc z tym samochodem, jakby... Drive-by! Dobra. Po witrynie. Proszę o Arcik KL. Drive-by. Tak. Trefl, cały trefl odtwarzający misję z tym Big Smoke Order, gdzie czterech w samochodzie jechało. Dobra. Co to jadąc na koniu po prostu wyciąga broń i celuję prosto w klatę i koleś dostaje i tak widać jak powietrze po prostu z niego, tak jak była ta scena w Władcy Pierścieni, jak dostaje nożem, że tak, o, że po prostu powietrze z niego ucieka i on się przewraca z tego. Dobra, no to... Spoilery, w Władcy Pierścieni ktoś umiera. Dobra, czekajcie. I on tak zjeżdża, wiecie, tak z tego konia, że tak się trzyma jeszcze na tych... Zostaje mu noga w strzemionach, jego koń zostaje pierdolca, ale to w jego turze tam będzie gdzieś odlatywał przerażony martwym trupem na swojej grzbiecie. Tak. Gareth. Dobra, to próbuję dogonić Hammerboya, to daszuję. Dobra. Na koniu to będzie kratek 24, tak? Tak, 24 kratki. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Ten koń tu jeszcze stoi, tak? Tak, jeszcze jakby, kręci się w kółko. Raczej nie możesz przez niego przejechać. A tutaj między Vincentem a ten? Możesz się przycisnąć tutaj, tak. Dobra, okej. Powiedziałem 12 chyba. Tak. 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 20 będzie tutaj chyba, 21, 22, 23, 24. Dobra, przy czym tu, bo tu jest ten kamyk, nie? Kamyk, okej. Kamyk trzeba będzie przeskoczyć, czy coś? Przeskoczyć albo ominąć. Okej. Dobra, ale zrównujesz się z tym gościem. Tak. Widzisz, że on jeszcze nawet nie zdążył spiąć swojego konia, tylko na razie usłyszał krzyk swojego towarzysza. Yep. To wszystko, co robię. W bonus akcji poprawiam tylko tyleta wrednego. Wredny noża, to on cały przez tą drogę, jak jechałeś, to tylko takie... Dobra. Poprawiam go, żeby nie spadł. Po Garecie są młotogłowy. O! Które dostają pierdolca i biegną na wszystkie strony. O Boże. Jak dobrze, jednak nie żałuję niczego. Vincent i Garet zdajecie Dexa, Animal Alp, więc tak, po kolei. Najpierw Animal Handling, czy ogarniecie swoje konie? Aha, i... Twój koń, Malvin, jak tylko usłyszał wystrzał, daje w długą. Shit.
Po prostu teraz jest tura zwierząt ogólnie. I widzisz, Malwin, jak twój koń wystraszony wystrzałami bez jeźdźca ucieka w dal siną. Znaczy po prostu wykorzystuje swoją turę na dash. 24 kratki gdzieś tam w tamtą stronę. A te krowy czy młotogłowy się po prostu rozpierzchują na wszystkie strony. I więc tak, najpierw animal handling Vincent i Garrett. Nat 1 plus 1. Animal handling. Czyli 2. Dex, Vincent, jak twój koń się zrzuca. Dobra. Nat 1, critical. Też? A nie. 3 plus... A, 20! 22. Dobra. Ja mam 4. 4 to samo. Dobra. Dex, tak? Dex. 19. 19, nice. Dobra. więc tak, twój koń oszalał i zaczyna, po prostu próbuje cię zrzucić. Stanął dęba, gryzie, kopie na wszystkie strony, kiedy ruszają w jego stronę młotogłowy, ale udaje ci się utrzymać na siodle. Vincent, ty to samo. Czekaj, wiesz co, Vincent? Disadvantage, bo masz minus, bo masz krytyczną porażkę na... Okej, okay. Dobra, bo teraz miałem 20, to jeszcze jeden rzucasz. Jeszcze raz rzucasz, no. Dwójka! 4. Vincent, spadasz z konia. GM cię zamordował. Czyli jak ktoś dał dex, to nie spadł z konia. Nie, tak, bo się utrzymałeś. Ale... Okej. Okay. No ale nie musiałbyś zdawać dexa, jakbyś tak. Rozumiem, rozumiem. Obrywasz 3 obrażenia, kiedy uderzasz o ziemię z wysokości konia. Kurde. I zdawaj dexa. Dex saving throw. Jak te młotogłowy biegną w twoim kierunku i one po prostu, wiesz, biegną we wszystkie strony. Bez disadvantage teraz. Po prostu. A nie, sorry. Nie, i to inaczej. Ty nic nie zdajesz, one po prostu atakują wszystko na swojej drodze rogami. What the fuck? O nie. Ty. Proszę, to niech to nie będzie nasz grup. One nie były związane, tak? One po prostu były prowadzone. Nie, one były tylko gonione. Mhm. Ten gościu też, ten oberwiec dwoma chyba nawet. Jaki atak po prostu ten, jak wózek w sukierze. No one was tratują po prostu i to tak najprościej to zrobić tak, że was atakują. Vincent ostrzegał. Vincent ostrzegał przed tym dokładnie. To prawda. Damn. Ostrzegał Malwina. No. Look at me. Skurwysyn. Wziął do serca sobie Malwin. Dobra, i... No i szarżują, czyli mają... Czekaj. Czyli one mają... Używają specjalnego ataku szarża. Damn, to jest jak minotaury wszystkie. To jest dużo minotaurów. Po prostu taką bombę z ogromnymi odłamkami odpalisz. Dobra, więc tak. O kurwa. Wow, co za misja. Więc tak, ta krowa, znaczy ten młotogłów, on się wpierdala po prostu w tego konia. W tego konia. Tak, i atakuje go rogami. To truchło jeszcze tam. Ale tam... Oj. Ragdoll Physics ostro działają tam. Karol będzie miał łatwiejszy pogrzeb, bo... Trafia. Wystarczy małe dołki będzie porobić. Dobra, dostaję dodatkowe 2d6 obrażeń za szarżę. Nie. I razem 3d6 obrażeń. Kurde. To cel otwory horse. What the fuck, to może weźmy te młotogłowy po prostu i puszczajmy na wrogów. Dobra, koń zostaje zabity na miejscu. Widzicie, jak po prostu ten młotogłów z nisko pochylonym tym młotem wsadza go prosto pod brzuch konia i po prostu przerzuca nad sobą. I koń tylko został zakwiczeć tam jak... I wszystko pada za... Matko, dźwięk konia. Zostaje przerzucony przez grzbiet młotogłowa i po prostu cały połamany ląduje gdzieś tam z tyłu. O ja pierdolę. O lord. Następny będziesz ty w następnej turze, Vincent. Jak on się, bo to on, ten koń go trochę spowolnił. Mhm.
teraz ma hard terrain. No bo, bo one mają tylko jeden atak, nie mają multi-ataku, więc zużył ten atak na konia, no i następny w linii jest... jest muzyka. Następny w linii jest Vincent po prostu. Tutaj... No, no. Ale też zakładam, że krowy nie robią opportunity attack, bo mają wyrąbane w sumie. Nie. Nie wiesz. Krowy nie, młotogłowy. Dobra. A ten tutaj wpierdala się prosto w Gareta. To jest ten kamień, to tam trudny teren, więc... Wrednego noża. I bardziej w konia niż w Gareta. Okej. Bo koń jest większym targetem. Nie. Ile konie mają AC? Ja pierdolę, to jest jakieś 100 dni podróży teraz. Koniu, wytrzymaj. Czy młotogów może stealthować? koń ma 10 AC, młotogów wyrzucił 10 na kości, więc nie trafia. Chłos. Ty, Gareth, udaje ci się po prostu tego konia... jakimś cudem ten koń tak wjeżdża, że... trafia idealnie kopytami między oczy tego młotogłowa i ten młotogłów po prostu zbacza. Dobra, czyli on już tak jakby nie zagraża mi, bo on nie idzie prosto. Nie, zagraża ci, bo on cię mija. Mija, po prostu wykonał atak, spudłował. Okej, dobra. I dwa atakują tego bandytę czy rzeźnieszka na koniu. Ale bardziej konia atakują, nie? Niż, tak, bardziej niż konia, jego. No ale jak nic z konia nie zostanie, to... To może być karma moment. Dobra, jeden trafia, drugi nie trafia. Jeden po prostu biegnie do przodu, drugi idealnie po prostu tutaj bokiem przejeżdżając zahacza swoim młotem prosto po nogach tego konia. Kocham Koridę. Ile koń ma życie? Ale to jest taka odwrotna korida. Okej, okay, dobra. Jedną tego konia bardzo mocno. Aha. Ale koń żyje jeszcze. Nie wywraca się. Dobra. Nie wywraca się, ale widzicie, że po prostu. No to tak go odepchnął dość poważnie po prostu na bok i tam przypierdolił mu ileś obrażeń. Widzicie, że. Koń zaryczał po prostu raniony mocno i ledwo stoi tak naprawdę. Może pewnie ma połamane żebra czy coś. No boż. Dobra. A wiecie co to znaczy z koniem? No wiemy, wiemy. Malwin. No to ja biegnę w stronę mojego konia. Dobra. Przebiegam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aha. I kastuję message do niego. Dobra, co, jak brzmi message? No. Przepraszam. Let me cook, man! Okej, jeszcze raz. Czekaj. To jest creature. Tak. Możesz właściwie. Mogę. Bo nie musisz z nim dzielić języka. Tak. Dobra, animal handling i inspiracja. Przyda się do Animal Handling. Okej. Okay. Można użyć od razu tej samej akcji? Chyba tak. Nie, w sensie. Tak. Znaczy można, ale nie wiadomo. Tak zwane wista stop musisz zrobić. Wista stop. Wiem. Dobra. Trzymajcie kciuki, kurwa. Trzymamy kciuki, kurwa. To będzie 8, to ja przerzucam. Znaczy używam inspiracji w sensie, żeby mieć advantage, no nie? Bo to tak działa. Przerzucasz po prostu ten rzut, no. Dobra. I wybierasz następny wynik, niekoniecznie advantage. Okej, okay. No dobra, no to ryzykujemy! Ryzyk fizyk. Jest dokładnie to samo. Ile? Dwie takie same wypadły. 8. 8? 6 nie, zero reakcji. Dalej biegnie. Następnej duże oddali się następne 120 stóp. Okej. Okay. To ja nie mogę nic zrobić. No dobra. Dobra, jeden bandyta nie żyje, został już tylko ten.
Bandyta? Często znaczy... farmerzy. Dobra, wasze ofiary, jedna ofiara. To widzisz, że on po prostu tego konia mu tam odepchnęło. On się ogląda za siebie, widzi, że jego towarzysz leży tutaj przygnieciony koniem. Boże. Więc on tak po prostu... dojrzał, dobry wzrok. On po prostu spija konia i rusza 120 stóp do przodu, uciekając. Przerażony, nie wiedząc, co dalej robić. Dobra. Vincent, twoja tura. Okay. Bandyta raczej, czy tam... Sorry, po prostu wczytałem im staty bandyty, no ale niekoniecznie są bandyty. Jasne, jasne. Rzezimieszek. Hammerboy daje długą. Czy wejście na konia będzie odsłoni mnie na atak? Of opportunity od motogłowego. Czujesz, że tak. Okej. Okay. Pierwsze co robię, widząc motogłowego przed sobą. No mam wiesz, tylko w myślach, że ostrzegałem ich, kurwa. On tego konia tam po prostu zezłomował kompletnie. Jest taki po prostu czerwony i czerwone oczy, oczyska patrzą na ciebie i widzisz, że ma taką smugę z końskiej krwi przez cały grzbiet. I teraz po prostu już patrzy na ciebie. Okej, okay, prostuję wszystkie cztery łapy i kastuję na siebie Sanctuary. A, sprytnie, dobra. Gdyż powietrze wokół mnie wypełnia... prąd. Dobra. Strzelający złotymi iskierkami. Macie policzone spell sloty z poprzedniej sesji, bo nie było odpoczynku. Pamiętacie o tym? Tak, tak, no, tak. Ja wtedy Sanctuary nie użyłem, dlatego teraz mogę. Jasne, dobra, bo to jest bonus akcja, no. Tak. Dobra, to była twoja bonus akcja, kiedy elektryczna energia zamigotała dookoła ciebie. Tak. I próbuję wejść teraz na konia. Dobra. I on robi attack of opportunity i musi coś zdać, tak? Tak. I zdaje... Wisdom. Wisdom, dobra. No. Krowa. Bo krowa. Pierwszy plan był taki, że... Ile musi zdać? 14. Się to ustalaliśmy. Tak. Wisdom plus 0, 12 na kości, zdaje. Nie, przepraszam. 17 na kości, zdaje. Atakuje cię swoimi kopytami. Kiedy po prostu podnosi się do góry na tylnych kopytach i dwa kopyta lecą w ciebie. Trafiając. A nie, najpierw musi trafić jeszcze. Bo na razie tylko przebił twoje sanktuarium. Jest zbyt wkurwiony. Zbyt duży wisdom w tym rejdu. 17 wchodzi i wchodzi. Moje AC, tak? Tak. Wiesz co? No... wchodzi, dwa przebija. O, dwa przebija, dobra. No to pierwsze kopyto D4, drugie kopyto D4 plus jego siła 3. Sześć obrażeń dostajesz, bludgeoning, kiedy on uderza cię kopytami prosto gdzieś w twoją klatę tak naprawdę. Vincent pada nieprzytomny. Dobra, widzicie, że ironiczne. Motogłów stratował Vincenta. Dobra. Siup. I on stoi po prostu nad tobą. Ty jesteś pod jego kopytami. Kyle. No to ja podjeżdżam jak najbliżej ty Vincenta. Nie widzę tych kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No podjeżdżam gdzieś tutaj, chcę zejść i uspokoić jakby tego. Okej. Mogę tak zakończenie ruchu, tak? Zejście z konia? Ewentualnie na koniu mogę prowadzić. Z konia. Raczej. No to z konia jakby podjeżdżam tyle blisko i próbuję tak lekko dotknąć tego motogłowa i powiedzieć spokojnie. Dobra. Animal handling, ale nie będzie łatwo. Mhm. Motogłów poczuł już krew. No. A zaraz poczuję posokę. That's ironic. A, kurde. 13 niestety. 13? Dobra, nie mam inspiracji ani nic chyba, żeby... Nie mam nic. Rzucę mu to głowowi. Limfa się leje.
Udaje ci się. Motogów ewidentnie jakby... No wiesz, gdzieś tam podbiegasz i tam, nie wiem, możesz opisać, jak to robisz właśnie. No to tak poklepuję jakby ten po boku i mówię takim głośnym, spokojnym, ten cichutko, spokojnie, wszystko dobra, no to Motogów jakby dochodzi do zmysłów i widzi przed sobą jakby stratowanego Vincenta i widzi, że wycofuje się tak obronnie do tyłu, schodząc z niego i tam widzi, że jest distressed, ale zatrzymałaś go. Dobra. No to jakby tak, no to się zatrzymuje i no to już koniec akcji. Raczej koniec akcji, tak. Tak. Gareth. Dobra, mogę dogonić tamtego? Czy on już jest poza planszą? Że... Nie, no w sensie to już bardziej będziemy tam fabularnie rozgrywać, ale no jeżeli, dobra. Bo on popędził 120 stóp do przodu, a ty byłeś, więc załóżmy, nie? Ale dobra, Gareth ma ciężką rozterkę, ale mimo wszystko wybiera pomóc Vincentowi, dlatego zawraca konia z takim przekleństwem na ustach, zmełuje, jak to się mówi. No ty, jeśli ruszyłbyś za nim pełnym pędem, popędzając konia, czyli używając dasza, to będzie będziesz cztery kratki za nim jakby. Ale tak jak... Nie, to Gareth. I jeszcze jedna ważna rzecz. Daszowanie można użyć tylko tyle, ile masz się Constitution jakby. Trzeba dobra. Pamiętać. Więc konie mogą tylko właściwie... To ty już zużyłeś dasza na tym koniu. Tak? Serio? To jak się robi normalnie dasza, to też tylko tyle, ile Constitution? Możecie... Znaczy, czekaj, już sprawdzę, jak to było. Dobra, ale... To nie, możesz nie możesz non-stop daszować. Mhm. Dobra. Mój koń daszuje dwa razy w takim razie? Jeszcze nie była jego tura, więc jeszcze tego nie ten. Bo coś był, ja było jakieś ograniczenie tego dasza, ale nie pamiętam, jak to szło. Już to sprawdzam. Może mi się teraz myli z czymś innym. Może to był dash. Dash action jest extra movement. A nie ma czegoś takiego. Pierdoliłem. Nie, dobra. Jest nieograniczone dasze są, zakładamy. Więc... A, sorry, ja myślałem o takim przyspieszaniu w podróży bardziej. Okej. To parkuję konia koło Vincenta, który leży. No dobra, czy mogę wiedzieć to, czy jak przestraszę te młotogłowy, to czy stworzą zagrożenie dla... KE, bo... Zależy, jak dobrze ci pójdzie animal handling. Czy je wystraszysz w dobrą stronę, czy w złą stronę? Czy je rozjuszysz, czy rzeczywiście je tak, wiesz, jakby odpędzisz, jak... Wiesz, jak atakuje cię dzikie zwierzę, to otwierasz płaszcz, żeby wydawać się duży. I albo ono skoczy na ciebie, bo uzna to za zagrożenie ze swojej strony, albo pomyśli, że jesteś groźny, więc cię odwróci. Widziałeś chyba, nie? Że jakby już jeden jest uspokojony. Jeden jest spokojny, ten drugi nie. Tak. No dobra, to miałem pewien pomysł. Bo to opportunity jest, dobra. Ale nie będę rozjuszał tego, co jest spokojny. Więc spróbuję uspokoić tego drugiego. Dobra, animal handling. Animal handling jest na wisdom, nie? Z tego, co pamiętam. Tak jak survival. Dobra, to musi być wysoko. 10, 11. 11. Czekaj, o ile KF miała? 12, prawda? Nie, 13. To za mało. W sensie 11 to za mało. Dobra. Ale nic, nie pogarszasz sytuacji. Okej. Ale stoisz mu na drodze teraz. W bonus akcji zdejmuję z łęku siodła tarczę. A, rozumiem. Przy czym on będzie konia atakował, nie? No ale... Tura zwierząt. Koń Malwina. Hej ho,
i kolejka roomu, następne 120 stóp. Motogłów, dobra, te już wam nie zagrażają, one po prostu uciekają. Widzicie, że część z nich się po prostu tam spada wręcz z tego traktu i się tam ładują do tego rowu z jękiem i mucząc przeraźliwie. Tak, przetaczają się nad cylindrokrzewami. Tak, ten się, ten się blokuje w cylindrokrzewie. W niego wrąbał i się zablokował. I ten też tutaj do rowu wpada. Dobra. Więc tak, te, które wpadają do rowu, się zatrzymują, bo grzęzną. Mhm. Ten, który jest w krzewie, grzęźnie. Te jadą sobie, te uciekają jakby po bezpiecznej drodze. No i jeden atakuje konia Gareta. Dobra. Jako największą rzecz na swojej drodze. Ale kopytami, bo nie ma szarży. Trafia. Zadając koniowi 8 obrażeń. Po prostu widzisz, że unosi się na tylnich do góry i po prostu twojego konia prosto po łbie, tak. O nie. I twój koń zajęczał trafiony, ale stoi jeszcze. Konie mają. Dobra. Konie mają 13 życia, on oberwał 8. Uwielbiam twoje interpretacje dźwięków koni. No, koń raniony, znaczy koń jak go coś boli, tak kwiczą, jak świnie prawie. Tak, 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 w sensie... Rozumiem, po prostu mnie bawi w tym kontekście takiego, że jak goblin trochę brzmi. Rozumiem. Dobra. To teraz jest Malvin. Malvin idzie po prostu już krokiem spokojnym w kierunku konia swojego. Jasne. Nic nie robi więcej. Dobra. Rzuć proszę, jest to. Dobra. To będzie 75 znowu. Czyli dziesiątkę i stu. Malvin po prostu odpala następny dzień podróży. No ja już tam, ja na minę zakopaną sprzed trzech wojen wejdę zaraz przy tym szczęściu. To będzie 85. Dobra, 85. Ten koń się zatrzyma po jakimś czasie, bo też się uspokoi. Tylko tobie trochę zajmie. Domyślam się. Znalezienie go. Koń zapierdala 120 kratek na sekundę. Znaczy stóp. 120 no dobra. Stóp na sekundę. 85. Jezu. Czyli 60 kratek na 3 sekundy. Czekajcie, bo jedna. Dobra. Czyli 10 kratek na sekundę zapierdala. Tak jakby, no. Holy nas. Liczyliśmy to przy Argo kiedyś, że on tam barierę dźwięku by chyba pokonał w pewnym momencie. No, chyba tak. Dobra. Sądzę, że po Malvinie jest teraz Vincent, zdajesz na śmierć. Okej, to jest tak, musi być powyżej więcej niż 10 na kości. I dziesiątka to jest zdane czy niezdane? Niezdane ustaliliśmy. Okej, czyli 11 zdaje, dobra. Prawda, boś była o tą... Tak. Po pół. Musisz przebić połowę. Jasne, ma to sens. No i muszę 3 razy, wiadomo. Przypominam tylko, jeśli ktoś nie wie. Krucza królowa. 11! 11, dobra, pierwszy jeden sukces. Barely. Jeden sukces. I dobra, to teraz tylko tak pro forma właściwie. Kae, co ty robisz jeszcze? Kae by chciała uspokoić wszystkie inne motogłowy. Dobra, to tego tutaj obok. Jedyny, który jeszcze się wierzga, to ten przy Garecie. To podjeżdżasz no to i... Podjeżdża do niego i znowu tam spokojnie i go głaszczę. Animal hen. Szukam kości. Znowu 9 plus 4, 13 znowu. 13, czyli zdajesz, bo wtedy 13 zdało. Tak samo, tak. Dobra. Nice. Okej, okay. Koniec inicjatywy. Odgłosy walki ucichły. Dym,
kurz. Był kurz podniesiony przez kopyta młotogłowów, opadają powoli dookoła was. Słyszycie jeszcze nędzne pojękiwania tych, które ugrzęzły w rowach dookoła was, dookoła tego szlaku i tego jednego, który szamocze się z bębnem prerii, zapakowany w niego. Teraz ale... w środku puste te bębny? Tak, bo to chodzi, że mają tylko liście na wierzchu, a w środku są takie gałązki tylko. Zajebiste. Więc one są dość puste w środku. Dobra. Ale to was na razie nie zajmuje tak bardzo, jak wasz towarzysz. Mianowicie Vincent leży nieprzytomny pod kopytami twojego konia, Gareth. Przed kopytami twojego konia. Nie rozjechałeś go. Gareth szybko siada z konia, przykłada mu rękę tam, gdzie ma pierś i leczy go. Wyliże się? Taka... Wyliże się to. Twardy, pukam w tą chitynę. Twardy zawodnik jest. Ile zwracasz mu hapsów? Dwa hapsy, dobra. Ja deklaruję, że Kae tam próbuje uspokoić te wszystkie głowy. I wyciąga tego z krzaków i tam wszystkie. Dobra, no to rzuć jeszcze taki animal handling jeden, a nie jak wszystko. Dobra, tam dobra. Zobaczmy. Dobra. Kurde, 12. Dobra. 12, dobra. No to uda ci się to, ale zajmie trochę czasu, zwłaszcza dobra. Wyjmowanie tych z rowu. Dobra. Normalnie to wiesz, trzeba by musić tam zejść, chwycić go za uszy. Mam sznur, jak coś, mam dużo sznura, więc mogę nawet tam jakoś... To jest po prostu dużo roboty, wyciąganie dobra. Ich stamtąd. Więc to ci zajmie tak naprawdę dość dużo czasu przy takim rzucie. No to póki co próbuję. Dobra, spoko. Chyba, że ktoś mnie powstrzyma. Dobra, Vincent. Vincent podnosi się na swoje 6 łap. Chaotycznie czołgając się na bok, żyga żółtą limfą. Po czym natychmiastowo chowa się pod swoim czerwonym płaszczem. Jego skrzydła okrywają go całego. Vincent staje wyprostowany. Stoi w bezruchu. Okej. Okay. Vincent? Dasz radę iść? Coś jeszcze masz połamane? Vincent kuleje w kierunku swojego konia. Nic nie mówisz? Nie. To swoich towarzyszy, nie. Dobra, no to Vincent nie mówi, tylko wchodzi na konia. Więc tak. Koń Vincenta nie oberwał niczym. Koń Gareta jest ranny. Stankowałem na siebie wszystko, co mówił koń. Jest jeszcze trup jednego z tych gości, z którym walczyliście i trup jego konia. Drugi uciekł gdzieś w dal. Malvin, ty oddalasz się od swoich towarzyszy i jeżeli po prostu deklarujesz pójście po konia, to tak dobre sądzę, tak... Nie wiem, rzuć mi proszę D20 po prostu mi rzuć. Dobra. Czy ten rzut licza? Nie. Nie, to nie jest. Jack of all trades? Nie. 15, dobra, no to ci tak kwadrans zajmie szukanie tego konia. Okej, okay, to wy widzicie jak Malvin znika. Znaczy nie znika, ale oddala się wyraźnie na horyzont bardziej. No i on się po prostu w pewnym momencie koń się zdziajał i po prostu się zatrzymał też i wiesz, tam gdzieś stoi przerażony przy jakimś krzaku i czeka na ciebie. No ja tak skradam się. Nie ucieka, wręcz do ciebie podchodzi, jak już jest spokojny. Okej. Ja do niego się zbliżam i go tak przytulam i mówię: o, już myślałem, że życie stracę, Cheval. Zrobił ci mi prosto w ucho. I tak klepię tak po, tak jakby na wysokości żeber, nie? Tak jak, no. Tak, poklepałeś. Wiesz, to jest udomowiony koń, tak? One raczej ciągną do ludzi.
Sądzisz, że nawet wiesz, po jakimś czasie sam by wrócił, no ale niebezpieczeństwa tutaj mogą być różne. Tak, Kaja, wyciągając tego mu tę głowę z krzaków, rzuca do Gareta. Coś nam nie idzie, to nie zabijanie, no nie? KF może wytłumaczy ci to przy ognisku. Z niczego już się nie tłumacz. O, obraziła się panienka. Teraz ja bym się musiał tłumaczyć. Dobra, na razie odłóżmy te spory na bok. Jeszcze na mnie naskoczycie przy odpoczynku, a teraz... Miej tylko nadzieję, że ten idiota nie połączy faktów i nie powie o nas żadnej straży. Czy ja jakby, jak oni wydobywają te bydło, to ja już zdążę jakby tak. wracać? No, sądzę, okay. Znaczy, trochę ci to zajmie jeszcze, ale powoli już wracasz. Dobra. Co wy tam dalej gaworzycie ze sobą? Kae powoli... Tak, ja tak powoli tam powoli układam. Zaganiasz z powrotem w takie stado. Ja chciałbym teraz się przyjrzeć właśnie znakowaniu. Już na spokojnie. Dobra, rzeczywiście mają wypalone na zadzie znak. Znak to jest bardzo proste oznaczenie, po prostu jest kółko po tym pośladzie od żagiew? Nie. To czym się znakuje, jak to się mówi, chyba pręt do znakowania się po prostu. Mm-hmm. Mają po prostu taki prosty znak prętem i tam jest po prostu RL. Prostą czcionką. To chcę przeszukać to, co zostało z konia i Hammerboya. Dobra. Investigation, kiedy musisz zdjąć tego konia z niego tak naprawdę i przyjrzeć się zmasakrowanemu trupowi. A te trzy tu uciekły mu to głowy tak daleko, że już ich nie ściągnęły. Nie, tak nie, one uciekły. Dobra, okej. One już, nowe życie mają. Ścigać, ale... Nie, no już jakby bez przesady. 16. 16, okej, dobra. No to przeszukujesz dokładnie typa. Znajdujesz przy nim, dobrze zerknąć. Pistolet wygięty. Nie, jest sprawny, więc tak, ma przy sobie pistolet skałkowy, bardzo podobny do takiego jak ma Kae. Też produkcji Smytko i Westona, ale widać, że albo starszy, albo po prostu zaniedbany. Amunicję jakąś do niego? Ma zapasem jeszcze ładownicę i tam są trzy pociski. Wraz z ładunkiem prochu. Dodatkowo ma na sobie, ma ten taki płaszcz skórzany, co działa jak skórzana zbroja. Dodatkowo jeszcze, tak jak tutaj ma model, na plecach miał sejmitar. Takiej właśnie wygodnej jak dla podróżnika bądź kawalerzysty pozycji. I do tego ma przy sobie mieszek, w którym jest 12 sztuk złota i jest też ta piersiówka, w której, i to jest szklana piersiówka, że to jest ona jest szklana, owinięta skórą, ale widzisz, że w niej pływa taka lekko opalizująca czerwona ciecz. Nie jest to raczej alkohol, coś masz wrażenie, że to jest coś magicznego. Ach, może udoburcham tym Vincenta, mówię, wkładając to za mój płaszcz. Zbieram wszystko. Ach, biedaku, mogłeś nam po prostu pozwolić zrobić to, co chcemy. No trudno. Ja już mogę podjeżdżać teraz? Tak, i ty podjeżdżasz, jak on już tam kończy. Kae kończy ustawiać błotogłowy. A Garrett kończy przeszukiwać trupa jednego z Hammerboy. Jak Garrett, ty to mówisz, to słyszysz już tak, powiedzmy, no tak jeszcze dobre parę metrów od ciebie, jak Malvin jedzie na koniu i krzyczy do ciebie,
No albo ktoś mógł sobie przypomnieć, że już nie jest w Gardis. I pozwolić im uciec? Nie mój interes. Albo mogliście po prostu zejść z drogi. I dać złodziejom przejść? Ja zszedłem z drogi, to po pierwsze. A jaki sens w twoim brawado, gdy doprowadzę jedynie do rozlewu krwi? Tego niby tak desperacko próbujesz uniknąć. Czegoś nie rozumiesz, Vincencie. Jeśli powiedziałem wam nie zabijać, nie chodziło mi o jakąś naiwną filozofię. Prosiłem, żebyście zostawili moich współbraci w spokoju. I nie denerwuj mnie teraz. Dziecko. Dobra. Już do Vincenta się nie odzywam. No, też tak jak z goblinami próbuję tego. Albo... Ciekawe, czy za niego jest nagroda. Bierzemy go? Pokażemy go w porcie. Ale zaklepuję kapelusz, dajmy go. Trzymaj też. Tylko ja zakładam sobie. Dobra, kapelusz, musiałeś go tak, wiesz, podnosić i uderzyć pięścią tam w środek, żeby się wygiął w drugą stronę. Jest to po prostu skórzany kapelusz, popularny to zakłada. W tych stronach. Ona w ogóle nie brała udziału w kłótni jakby, nie? W sensie... Tak. Whatever. Czyli co, teraz zamierzasz, Garecie, mordować wszystkich przestępców po drodze z nadzieją, że będzie za nich nagroda? Tych, którzy się napatoczył? Nie wiem, ilu ich będzie. Nie sądzę, żeby było tak wielu. Ale jeśli myślisz, że będę pozwalał się takim tutaj plenić w okolicy, to się mylisz. Wydaje mi się, że jeśli miałbyś pilnować czegoś, co się plewi w okolicy, to mógłbyś zacząć od swojego podwórka. Do czego zmierzasz? Od tego, że troszkę dziwne jest, że teraz rzucasz i ryzykujesz sukces całej misji, by nadziać się na dwóch młoto tych złodziei. Młotokradów. O, młotokrad, zajebiste. Mogliście odjechać. No, ja odjeżdżałem. Chciałem tylko sprawdzić ich intencje i dość jasne było to, że oni nie chcą problemu i że my też nie chcemy problemu. Dałem im znać, że... Kiedy mówisz, nie chcieliśmy problemu, z tyłu słyszycie jeden z motogłowów uderza drugiego i one tam coś tam IKE musi je uspokoić. I one nie, takie zaniepokojone jeszcze tam trochę sobie dreptają w miejscu. Dałem im znać, że mamy zasoby, by się bronić. I chyba zrozumieli. Ale dziękujemy, ich Malwinie, że postanowiłeś też te zasoby wcielić w życie. Z Vincenta wycieka kolejny żyk limfy. Kiedy masz tam połamany odpowiednik żeber w środku. Przypominam, że to on do mnie strzelił. Przypominam, że ja nic nie zrobiłem. Więc nie wiem, czemu teraz naskakujecie na mnie. Przypominam, że trzeba było zejść z drogi i nie wtrącać się. Zszedłem z drogi, idioto! No tak, dobra, ale nie po oczywiście pięknym elaboracie. Teraz ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Kaev, bierz tego trupa na konia, może jest za niego nagroda. Vincent jeszcze tam podchodzi do tam, gdzie Garrett sprawdzał. Albo mogę dać ci noża wrednego, a ja wezmę trupa. Ja dobra, daj go, nie będę jakiegoś trupa nosić. Dobra. Garrett, coś do leczenia. Oględne pojeby, co wy robicie? Zamknij ryj. Co do leczenia, Vincent? O co ci chodzi? Już cię wyleczyłem przecież. Cokolwiek, jakiś turan. Znalazłeś coś? Nie, nic, możesz przeszukać jeszcze raz, ale wydaje mi się, że zrobiłem to bardzo dobrze. No właściwie. Okej, okay, bierz Garrettowi tutaj. Bierzesz, dobra. O, ale czekaj, przypomniałem sobie o czymś. Może cię to zainteresować i wyciągam tu flaszkę szklaną. Biorę już szybko do ręki. Nie mam pojęcia, co to jest, może ty to rozgryziesz. Dobra. Badam flaszkę. Prosta arkana. Dość jasne.
To jest, to będzie, o Jezus Maria, 7. Nie, przepraszam, 9. 9. Na pierwszy rzut oka wygląda jak mikstura lecząca. Po prostu tylko przelana do piersiówy. Tak wygląda. Ale nie masz, nie ma, tak wygląda, i, ale nie wiesz też jakiej potencji to jest, czy nie, bo można byłoby po kolorze, ilości ocenić, wiesz, jak silna jest, ale okay. Przez to, że jest w takim nietypowym opakowaniu i przez to, że jest trochę też nie przyjrzałeś się kolorowi, to nie wiesz jakiej siły. Dobra, doję butelkę. Doisz butelkę? Jestem zdesperowany. Zdajesz Constitution. Okej. Jestem wściekły, zawiedziony i bardzo chcę się wyleczyć. 22. 22. Poczułeś, jak ta ciecz zabulgotała ci wręcz w ustach, ale w pole ją wyplułeś. I ona na trakt i zadymiła. To nie była mikstura lecząca. Lin. No. Wygląda... Ale nic ci się nie dzieje, bo masz wystarczająco dużo konstytucji. A całą wygulgotał? Tak, stracicie cokolwiek to było. No, wygląda na to, że wszyscy się znacie na swojej robocie. Ciskamy tą butelką w kierunku... Nie w Malwina, tylko tak w kierunku Malwina na ziemię. No, ona gdzieś tam ląduje, tam parę metrów od ciebie, Malwin, i się roztrzaskuje na trakcie. Dobra, pokłócimy się na postoju teraz. No, pokłócimy się na postoju, może spotkamy jeszcze kilka głów do ścięcia po drodze, żeby nasz stróż prawa mógł pokazać, że jest wyższością moralną. Postoju. Wy jeszcze macie trochę drogi przed sobą, ale tak, następny, jeżeli nic już nie deklarujecie, będzie wasz już postój. Jeśli te młotogłowy zostały skradzione, to właściciele znajdą się pewnie na północy, więc... Może będziemy mogli liczyć na nagrodę. No, trzeba by je wszystkie spiąć i jakoś poprowadzić sensownie, co? Nie trzeba spinać, wystarczy je tutaj pędzić. Ma chyba wystarczająco. Dobra. Jedna ma ważna rzecz, jak macie całe stado młotogłowów, na pewno nie jesteście w stanie stealthować teraz. Jasne. Po prostu się nie da. No też wydaje mi się, że do portu nie chcieliśmy stealthować. Ale nie? Tak tylko jak się mówi? Nadmieniam. No. A ty, Vincent, masz jeszcze te pachnące sianem kamyczki? Może się przydadzą teraz. Mogę coś stworzyć. No dobra, to... Okej, okay, więc tworzę za pomocą swoich mocy Artificera dwa kamyki pachnące najwspanialsze... Nie wiem, kurwa, jak... Wyobraźcie sobie. Świeżo trawą. Świeżo trawą. Podobno to jest bardzo ładny zapach. I wręczam oba Garrettowi. Zakładam, dobra. Że... W takim masz pachnące tym melisą. Dobra. W takim razie ustawiam się na czele kawalkady. Suponuję, że razem z KF daję jeden kamyczek i swoją linę tak jakby wiążę na arkan, żeby był gotowy jako lasso. Dobra, rozumiem, spoko. Tak, a ja będę z tyłu jakby tam lekko popędzać. Dobra, już czyli Garrett po prostu lekko je tam klepać, a KS z tyłu je popędza. Tak, ja też chcę ten... Ja chcę jechać z KS. Dobra, no to w dalszym kroku. Jakby trzymać się blisko KS. A ty, Bartek? Bo nie... Ja tak wokół stada z tyłu też, no. Zwracając uwagę na to, żeby żadne się nie odłączyło. Dobra, tak. No i... Przed wami jeszcze parę godzin podróży, zanim dzień dobiegnie końca. Moment. A czemu tego tu nie ma? I jak idziemy, zaczynamy tak iść, bo to będzie długa droga, prawda? To będzie długa droga. I tutaj kończymy dzisiaj, nie.
Dobra. No jeszcze po prostu macie ten pół dnia drogi przed sobą tak naprawdę. Okej, bo chciałem zadeklarować właśnie podczas tej drogi coś. Dobra, no. Że idąc sobie tutaj w takim wolniejszym momencie, zbliżam się do nich i wyciągam list. A, dobra, masz go. Wy widzicie, że Vincent wyciąga taką pamiętą przez to, co się przed chwilą stało, kopertę. I ona ma, właściwie jest bardzo nie, bardzo zwyczajna. Znaczy taki żółty, tani papier zwinięty w kopertę i tyle. I to jest tak, że to jest po prostu koperta, tylko tak zwinięty list. Czaisz, nie? Że ty go rozwiniesz. Więc informacje, o które prosiliście, zostały mi przekazane, więc jeśli chcecie, myślę, że warto się teraz z nimi zapoznać. Pewnie. Drogi Vincencie, nie wiem, jaki masz dokładnie cel w tym, aby interesować się tak podłą grupą jak synowie Masywu, ale to nie moja sprawa. Przycisnęliśmy wraz z Ciukiem kilka moich kontaktów i to jest, co udano się dowiedzieć. Przede wszystkim coś, co dotyczy ciebie, wampirze. Widzicie, jak Vincent chwilę ciszy przestaje mówić. Czytaj dalej. Dobra, jak patrzycie, tak, jeśli ktoś mu patrzy przez ramię, ale też ty, Vincent, wszyscy wyraźnie czujecie, że list jest perfumowany, po pierwsze. Po drugie, pismo nie wygląda jak coś, co ani by napisał łapa, ani kciuk. Jest zbyt ładne. Po prostu zbyt ładne i czyste. Żadnych kleksów, niczego. Ktoś się uczył tak pisać dobrze. Tak, ktoś się dobrze uczył pisać. Vincent też kontynuuje nagle. Jest też kwestia natury dawnej działalności przemytników. Synów Masywu. Dostarczali oni kontrabandę na całych równinach. Broń, narkotyki, żywność wielu szemranym organizacjom. Na pewno jeśli poszukacie ich członków, wiele się dowiecie. W tym celu polecam Czar. Tam przeplata się wielu szemranych osobników. Pytajcie o Williama Grossa. Tam też w tych okolicach głównie polowali na swoje ofiary. Jeśli coś wam strzeli do głowy, aby udać się na pustkowia Malara w pościgu... Świetnie. Będziecie potrzebować przewodnika. Jest ich wielu do wynajęcia w Derispie. Jedyny targ niewolników, Malwinie, o którym udało mi się dowiedzieć, jest na skalę Brala. Aby się tam dostać, muszą na pewno mieć statek i bazę przerzutową. Tu wybór wydaje się oczywisty. Mesferos. W portach na wschodnim wybrzeżu na pewno zaciągniecie języka wśród czarynarzy. Wątpię jednak, że ktoś odważy się tam popłynąć bez słonej zapłaty. To tyle, ile w tak krótkim czasie i z tymi funduszami znalazłem Perceval. Tego mogłem się domyślić po tym, jak drażniący jest ten... Kto to Perceval? Tak, wszyscy trochę łzawią wam oczy od ilości perfumy, która została wpakowana w ten list. Daj mi ten list. Kto to jest Perceval i skąd mamy mu ufać? Chowam ten list. Nie dajesz go Kale? Ignoruję to, co Kale powiedział, jakbym nie słyszał. Okej. Okay. Perceval, dobry dzieciak z ogromnym potencjałem. Informacje będą bardzo przydatne. Z ogromnym potencjałem w jakim kierunku? Cóż, to jego wybór. Ale jebie. Nie do końca. Daj go na chwilę. Tak działa potencjał. No dobrze, ale to teraz musimy się zastanowić, bo zmierzamy teraz do portu New Dagger, tak? Tak. A kontakty i informacje powinniśmy uzyskiwać w Czari Derispie, więc droga, którą wybraliśmy, nie jest chyba optymalna. Kto ma mapę? Mapa jest na stole, mają KE. Znaczy wiem, że jest ten, ale... Tak, ale mają KE. Powiedzmy, że ją wyciągam. Okej. Okay. Rozkładam. Może jednak... Jaka jest reakcja tego wrednego noża na to, jak czytamy? Jak Vincent to czyta? Nic nie robi konkretnego. Znaczy jest tak samo podłym nastroju i niezadowolony, że jest ten. Okay. Ale możesz zauważyć, że strzygł uszami, ale nic nie daje po sobie poznać. Okej. Okay.
Ja nie starałem się, jakby... padło parę... Ale tak, strzegł uszami, na pewno. Mhm. Na pewno mhm. słuchał, ale nie widzisz, żeby jakby dał po sobie poznać, że coś go zainteresowało. Okej. Okay. Chyba, że chcesz go bardzo insightować. Nie, znaczy po prostu chciałem zobaczyć bardziej, czy reaguje na jakieś słowa, nie? Czy na przykład jak padają synowie masywu, to się nie, to raczej pojawia. Nie wzdrygnął się ani nic, po prostu podsłuchiwał was i tyle. Mhm. Z portu New Dagger i tak raczej byśmy nie wjeżdżali na Sorre, więc i tak byśmy potrzebowali jakiejś drogi. Tylko wracanie do Tinty wydaje się stratą czasu, ale z drugiej strony musielibyśmy pokonać grani, dzikie ostępy. KF, jesteś w stanie nas przeprowadzić wzdłuż tej grani? Damy radę, no będzie ciężko, ale mogę jakoś tam, nie wiem, stwierdzić, jakoś coś przypomnieć na temat tej trasy? Możesz spróbować, ale nie będzie łatwo i to będzie albo survival, albo historia. Tak. Powiedzmy, że na survival rzucę. Tak próbuję sobie coś skojarzyć, coś wiem o tej trasie. Jeszcze raz jaką trasę? Pokaż mi na mapie, jakbyście mi pokazali. Przy samej grani, gdyśmy szli do Doryspy tutaj. Przy, tak, wydaje mi się, że do Doryspy bezpośrednio. Okej, no. Tutaj, no. Dobra, to... Słabo, 12 tylko. 12. To, no to jest, na pewno nie ma tamtędy głównego szlaku. Może znajdzie się jakiś taki mniej uczęszczany, ale to nie jest jakiś super zdradliwy teren. Na pewno o wiele, na pewno da się tamtędy podróżować. To właściwie wiesz tyle. Bałoby się. Nie wydaje ci się, że to był jakiś... Na pewno nie idzie tak łatwo jak traktem. Może być groźniej o wiele, ale nie jest to niewykonalne. Słuchajcie, no wiem jedno, na pewno tędy żadne krowy nie będą przebiegać, także... Myślę, że... jedno zagrożenie mniej. Ale damy radę, damy radę. Dobrze. Jeszcze ostateczną decyzję podejmiemy w porcie. To jest teraz nasz cel. Może znajdziemy jakiś statek i w ogóle wtedy sobie odpuścimy chodzenie. Tak, ale przypominajmy, że musimy jeszcze... Znaczy, nie musimy, ale chcieliśmy... dorwać Magoga i zasięgnąć języka u niego. Tak, to co jest istotne, to informacje miejscowe. Równie ważne, co te na górze. Dobrze. W takim razie, czego byśmy nie wybrali, porcie, Dagger, nadchodzimy. Dobra, no to ruszacie dalej. Idziecie sobie, idziecie jeszcze. Znaczy... dalej, mijacie. Już tak naprawdę południe dawno minęło, niebo zaczyna się powoli robić coraz bardziej różowe, przechodzi powoli w kierunku wieczora. Temperatura staje się też bardziej znośna, upały, które tutaj panują, zwłaszcza o tej porze roku, też powoli nadal jest ten taki nieprzyjemny, promieniujący od ziemi ciepło nagrzanej prerii, ale jest już o wiele bardziej znośny. Nawet zerwał się taki mały, przyjemny wietrzyk, który widzicie, że smaga te potężne te, po prostu połacie tego tej, połacie tego trawska, który tu rośnie. Ale w pewnym momencie coś zauważacie na trakcie. Widzicie jakiś cień, jakąś taką, w tych już tak bardziej zachodzącym prawie, że już w słońcu widzicie jakiś czarny kształt, jak worek porzucony na środku traktu. KF, sprawdzisz co to? Pojechać to z tobą? Nie. Może się przejdę. Nie jedź z nią. To może ty pojedziesz, Malwin. KF ściąga, schodzi z konia, pójdę po cichutku i zakrada się tam. Każe wam się zatrzymać. Jakby to ja przytrzymuję konia KF. Tak, KF tam idzie, konie. Jakby stelfuje do tego kształtu. Dobra, no to podchodzisz coraz bliżej i bliżej i widzisz, że to jest po prostu, że tam leży ktoś.
nie wiesz, czy martwy, czy nie, ale po prostu leży postać w podróżnym stroju i się nie rusza. To wyciągam sobie mitar i podchodzę szybciej, tak oglądając się na boki, czy to nie jakaś pułapka na przykład. A percepcja, kiedy rozglądasz się na boki, czy nic ci nie zagraża. Czy to nie jest jakiś skam w stylu... Czy to znowu, nie? 19 plus 6, 25. 25, dobra. Jesteś, czujesz się pewnie, nie ma tutaj nigdy zasadzki. Nic nie kryje się w otaczających cię trawach. No i podchodzisz bliżej. Widzisz już podeszłym wieku mężczyznę, ale raczej zaprawianego o skórze, ubranego w podróżne, takie bardzo podobne do tamtych mężczyzn ubranie, czyli długi skórzany płaszcz, gdzieś tam leży kapelusz, który potoczył się od niego. Ma siwe włosy, ale i spaloną słońcem skórę, różowiutką prawie, że całkiem. Leży i widzisz, że ma po prostu, widzisz, że ma krew na skroni. Ma albo rozbitą czaszkę, albo po prostu w jakiś sposób się uderzył. Ale dostrzegasz... Na brzuchu, na plecach, czy jak leży? Na boku. Na boku leży, okej. Okay. No. Ale dostrzegasz, że lekko oddycha, że żyje. To Kaja jakby wyciągając sejmitar w jego stronę i tak prawie dotykając mu nosa, mówi: ktoś ty? On nie odpowiada, jest nieprzytomny. Lekko nogą go trącam. No, no to on się, widzicie, że tam KF coś trąca nogą, jakiś wór, który leży. No to słyszysz taki jęk, tam, głowa. To Kaj zagwizduje po prostu do was. Dobra. Czyżby to był... I znowu Fifth Scan pokazuje wam ranny. Czy ten... Znowu jakieś kurde. Chciałbym... Bardzo ładnie tańczy nad nim. Czy wygląda jak Hammer Boy? Tak, mógłbyś nazwać tego osobnika Hammer Boyem. Z pewnością. Ale nie poznaję, żeby to był ten, którego wcześniej spotkaliśmy. Nie. Ktoś zupełnie inny. Tamci byli młodzi, ten jest starszy. Dobra. Czyli ty, Vincent, podjechałeś do KF tam? Tak, tak. Okej. Nie Garrett ma podjechać do Vincenta. A ktoś musi zostać ze stadem. Chyba, że już je poprowadzimy po prostu. Wydaje mi się, że znaleźliśmy już dom tego stada, a przynajmniej właściciela. W takim razie prowadzę stado, podjeżdżamy tam, Garrett schodzi z konia i... Dobra, to chodź jakiś. Leczę go za 1 HP. Dobra, no dotyka... to opisuj. Tak, no to właśnie dokonuję oględzin ran, ale tak naprawdę Garrett nie jest wprawnym medykiem, naukowcem, że tak powiem. Physician, no tylko wlewa mu po prostu trochę życiodajnej energii. Tak przykłada jeden palec do mostka i tak pyk. Pyk, dobra. I taka iskierka mała, że złota przeskakuje. Tak. Wtedy... nadal stoi z sejmitarem jakby. I on wtedy wstaje od razu się, po prostu siedząc teraz taki na ziemi i rozgląda się nas i widzi ten sejmitar i od razu podnosi ręce do góry. Nie, proszę, nie, już drugi raz nie. I Kaja do niego cichutko. Z nim? Spokojnie. Ale widzi to stado i patrzy się po was. Widzicie, że spojrzał na to stado i teraz po was się patrzy. Przerażony. KF, myślę, że pan nie jest zagrożeniem. Jakby był, to pożałuję. Drugi raz? Rozwinąłby pan? Pomaga mu wstać też. I on tak. Podpiera. O Boga. Na Panteon złamany. Tych dwóch rebusiów, co ich wynająłem w porcie. Myślałem, że mi pomogą przewieźć moje stado do Comerade. A oni rzucili się na mnie i zabrali krowy. Wydaje mi się, że ich spotkaliśmy. Jedna mała formalność.
Jaki znak mają wypalone krowy? I on... Znak! Jak znak? A, rozumiem. I on tam widzi, że klepie się po tym. Coś tam szuka w tym... W swoim płaszczu i... A tu chatu... Spryciarze... Zabrali mi Glade. Nie mam dowodu. Nazywam się Rog. Rog Lebanon. Powinny mieć RL na dupie. A są ponumerowane? RL1, RL2. Nie, RL9 i tak dalej. To kosztuje numery? Nie, jedna tylko jest ta. To jest jedna. On tak patrzy. Co, jedna, co? Nie, nie mają numerów. No. Ale RL mają, tak? Tak. Wypalone. No to zawołaj, które już jak to twoje. Zobaczymy, czy przyjdą. I on tak spojrzał. Kaja, to chyba tak nie działa. Dasz mi pad, to zawołam. No dobra, to masz. Daję mu, no bo przy tym kapeluszu załóżmy, że też ten bat wziął. To masz. Daję mu do ręki. I on tak się patrzy na was, taki zdziwiony. Czy to jakiś żart? Oj, jeszcze Garcie pyta, a to może jak wyglądali ci oszuści? No takie zwykłe chłopy, myślałem, że dobre. Uzbrojeni byli, to myślałem, że się przydadzą na trakcie. Aha. Ale twarzy nic nie pamięta pan. On tak opisuje tą twarz i oczywiście opisuje. Podchodzę, poprawia kapelusz jakby. Nic o tym kapeluszu nie mówi. Okay. Nie, to jest trzyma się daleko. Okay. Super charakterystyczny kapelusz. Okay. Gareth podchodzi do konia, gdzie ma przewieszonego trupa tego, tak podnosi mu głowę i... O. Faktycznie zgadza się opis. I on widzi jak... O, macie ich! O, moi wybawcy! Tak, to ten jeden z tych parszywców. Dobrze mu tak. O, ale chwilę. Chyba nie chcecie tak po prostu tego zrobić. Czego? Co pan ma na myśli, drogi panie? O, takie usługi kosztują. Ochrona i tak dalej. No i to sporo. Dobrze mówi. Miejcie litość nad brawowanym człowiekiem. No chociaż dobre słowo, informacja. Ale co ja wam mogę dać? No, na przykład skąd tych pomocników żeś wynajął? No, w porcie, w New Dagger przyjechałem. Prowadziłem bydło, w porcie dowiedziałem się, że jakieś gobliny tutaj grasują, to stwierdziłem, wezmę dwóch chłopów jakiś, wydawali się w porze, jak widać. Gobliny też mamy, proszę, że WK i pokazujemy tylko jednego. No doprócz przed piorunów, co wyście za jedni, łowcy głupi jak coś? Nie, my... My nie mordujemy i nie kradniemy. I patrzy na tego zabitego młotokrada. Jesteśmy tylko konsekwencją tych, którzy to robią. Jesteśmy trefne trefle. Dumnie z siebie po prostu. Dobra, to ja tak, panie Lebanon, jest pan... tłania się pan na nogach, a z tego co widzę jest tu 9 młodych młotogłowów. Podróż samemu jest niebezpieczna. Czy zabierze się pan z nami do portu, czy będzie ryzykował drogę do Komerady? Nie ma co. Nie, macie rację. Muszę wrócić do portu. W takim razie niech zabierze się pan z nami i może się jakoś dogadamy. Oczywiście gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie tej wyprawy. Tak. No. Bezpieczeństwo... Dobre towarzystwo. Ale ja nic dla was nie mam. Wszystko mi zabrali. Ale jakiś dom chyba masz, co? Tam w porcie, czy nie? W Tincie dopiero. W Tincie? Długa droga.
do Komerady. A może... Bydło. Co z portu do Tinty to najbezpieczniejsza droga, tak? No tak. Lepiej tak niż przez bagna. Myślę, że jeszcze dogadamy się w drodze. Droga jeszcze daleka. Wiele się może wydarzyć, wiele może się okazać. Panie Lebanon, pozwoli pan z nami i już prawie nie mamy miejsca na tych koniach. Malwinie, Wincencie, może zajmiecie się panem. No moi, można, może pan usiąść, możemy pogadać. Mam parę pytań, ale chyba przyda się panu troszkę odpoczynku. No, dziękuję, dziękuję. Tak, tylko niech będzie pan gwarantem naszej dobrej drogi do portu, to się nam przyda. No dobrze, mogę. Nie mam wyboru. O, ma pan wybór. Zawsze może pan... Myślę, że jest bardzo nieufny do was. Jakby... Może pan zawsze ruszyć... On się, znaczy, widzisz, ty, zwłaszcza, bo kto ma najwięcej insightu? Chyba... się nikt. Sądzę, że mimo wszystko Malwin ma najlepszy ocenę ludzi. No widzisz, że jest trochę bezradny. Prawie, że jest zakładnikiem teraz, nie? No tak. Jest. Robimy mu dobrze na siłę. Robimy mu... dajemy mu dobro na siłę. Trochę tak, ale też z drugiej strony nie ma wyboru, no co ma zrobić, pójść pieszo. No, z 9 dzień drogi, więc może by dał radę. Ale zapytałem się go i nie chciał. Wolał wrócić do portu. A to jaka pora dnia jest teraz? Już teraz jest wieczór. Panowie, słuchajcie. Przykimać. No. To może nie 2 dni do portu. Nie, słuchajcie, ja dam radę tę końcówkę. To już pieszo to tak niedaleko aż tak, ale jakbym z wami mógł przynajmniej do rana przeczekać. Poszukam konia, gdzieś jeszcze tu musi być, może gdzieś jeszcze jest. Nie wiecie, ale mieli konia ze sobą jeszcze jednego? Chyba nie. Tylko te, na których jeździli. Dobra, to gdzieś musi tu być w pobliżu. Tak, ale... Jest jeden szczegół. Dość istotna informacja dla pana, jeśli pan chce zadbać o swoje bezpieczeństwo. Tylko jeden z nich padł. Rozumiem. No, dobre, przy koniu mam Bertę. Na pewno damy radę. Też nie wiecie, ich było 2. Jednego to sobie poradzę. O, nie wątpię. W takim stanie, ale... Do rana będzie lepiej. Nie zatrzymujemy pana na siłę. Dobrze, to do rana. Dobrze, to... Czy co, mogę pokazać dobre miejsce na obóz. Dobra, wartuj się chyba ten. Vincent zmęczony był, widziałem. Vincent się skłania na koniu trochę. Proszę prowadzić, panie Lebanon. No to on jakby idzie, jakby oddala się od Komerady, idąc trochę dalej do przodu, też pomachał do was. Wcześniej jeszcze tam podszedł do tych młotogłowów, tam parę z nich przytulił, kilku coś poszeptał do ucha. Potem jeszcze tam coś westchnął i pokręcił głową na tych, które brakuje. Ale okej. I rusza z wami dalej do przodu. I w pewnym momencie mówię, o tam jest dobre miejsce. Potem tu zrobiliśmy obóz, zanim potem o poranku mnie napadli. O. Śmieje się pod nosem Marvin. Szczęśliwe miejsce. No i widzicie, że to jest taka jakby tutaj już droga schodzi trochę niżej, jest taka niecka, można powiedzieć. Pomiędzy 2 klifami i takie małe zagłębienie, gdzie są rzeczywiście, widzicie, że to musi, tu chyba często są rozbijane obok, bo widać po prostu, że tu jest takie
już gotowe i czekające na następną grupę podróżników palenisko. Nie wydaje wam się to zbyt oczywiste? To miejsce. Obóz na trakcie. Dużo takich miejsc jest, często wykorzystywanych. A gdzie tu się kryć? Ci, co się kryją, to mają właśnie niecne zamiary. Dobry podróżnik, sprawiedliwy, to w takim miejscu siedzi. A potem to staje w łeb. Ci, którzy mają najniecniejsze zamiary, kryją się w świetle. Pod nosem. KF, sprawdzisz to miejsce pod względem, czy można nas z niego zaskoczyć? Gdzie się ukryć? Raczej można, bo to jest dosyć płasko, więc... No to, że jest płasko, to jest na waszą właściwie zaletę. Trudno was podejść. Tak, no to będziemy robić warty i wtedy damy radę. Dobra, myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, to rozbijmy obóz. No to, to on mówi, jakbym mógł prosić, jak ktoś ze mną, ja bym wsiadł i byśmy konia poszukali mojego. To ja mogę jechać. Dziękuję. Swojego znalazłem niedawno. Też mi zwiał. Mów mi Reg, a pan? Malwin. Miło mi. No to on podaje ci rękę, żeby się wsiąść na konia razem z tobą. Ja mu podaję oczywiście. I rzuć... on i ty rzucacie na spostrzegawczość, jak szukacie jego konia, który gdzieś okay. prawdopodobnie odbiegł w okolicy. Oh shit. Ajajaj. A niedobrze jest, niedobrze jest rzut. No, 8. 8? Dobra, on ma niewiele, więc tak jeździcie z godzinę. Mm-hmm. Takie zataczacie coraz większe koła, ale nie znajdujecie niestety konia. I słyszysz, że on tam takie westchnienie bardzo potężne, smutne. I, no cóż, taki już mój los smutny. Dobra, panie Malwin, wracamy do obozu. Nie. Może rano przyniesie jakieś nowe odpowiedzi. Nie, może spróbujmy jeszcze trochę. Może być zaraz tu. No dobrze, jak pan tak mówi, to jeszcze raz, ale disadvantage. Okej. <Okay. laughs> dobra. Co jest? To są przeklęte kości. Znowu dwie szóstki. Znowu 8, jest dokładnie to samo. To jest... Ale on ma 15. Ty, Malwin, tam go pocieszyłeś, ale znowu jakby odtaczacie się, oddalacie się znowu godzinę. Wy tam pobiegł w tym obozowisku, ich już nie ma 2 godziny ogólnie. Mhm. Już po pierwszej się zaczęliście martwić. Ale w pewnym momencie on słyszy, widzi tam, i też już masz zaproponować, żeby kończyć, Malwin, ale on... Cześć, słyszysz? Słyszysz? I nastawia cię ucha i słychać rzeczywiście gdzieś bardzo po cichutku, gdzieś w oddali. Znaczy nawet nie, trudno powiedzieć, czy oddali, czy blisko, ale słychać takie chrupanie gdzieś. On zeskakuje z konia i widzi, że rusza do jednego z jakichś takich krzaczorów wielkich. Odsłania je i tam rzeczywiście jest koń. Równie stary jak on. I widzisz, że żuje jakiś badyl. I on, o, moja droga, o, i tam ją przytula koń. Coś tam zaharczał. I on widzi, że tam tego konia zaczyna oporządzać i też sprawdza jupki, które też zostały. I on coś tam, mądra się schowała przed tymi z bandziurami, dobra. A daleko to jest od nas? 2 godziny. 2 godziny jazdy. Takiego... Lunetą też nie widać, rozumiem, aż tak. Przy tym jak naprawdę się robi już ciemno, więc okay. Nawet w swoim Dark Vision. No, mówiłem ci, Reg, nie można się poddawać. Trzeba przejść przed siebie i odnajdzie się.
Ale możemy zakładać, że wiecie, że jest różnica pomiędzy godzina szukania, a godzina wracania w linii prostej. Więc możemy stwierdzić godzinę. Będziecie wracać godzinę. Dobra, tymczasem w obozie co się dzieje? To udało. To wydaje mi się, że spętujemy młotogłowy na noc. No jakoś... Jedną linę możemy poświęcić na kawałki. Związujecie jakoś tam. Tak. Z razem ze sobą, żeby nie były w stanie się za daleko oddalić. One też, jak robi się ciemno, widzicie, że padają wręcz na to trawsko zmęczone, tak jakby. Po prostu gdzie popadnie. No dobra, nóż, ty... O, sorry, wziąłem kartę. No dobra, to... Nóż już chyba swoje przeżył. Weźmy go z tego konia. Ledwo już żyje. Gdzie go chcesz ulokować? Dobra, słuchaj, nóż. Rozwiążę cię na chwilę, ale spróbuj uciec, to od razu leci śród w łeb. Wydaje mi się, zawiążę ci jakąś nogę czy coś, żebyś mógł chociaż iść w krzaki. Nie chcę ci tak pętać tutaj cały czas. Zgoda, chłopaki? Rozkojarzyłem się, co mówi AKE, że... Czekaj, się pyta chłopaków, czy może związać tego noża, tylko to w sensie, nie wiem, przywiązać przed mu nogę, ale żeby nie był spętany, żeby mógł, nie wiem, iść się wysiekać w krzaki na przykład i zjeść znaczy. Albo i żeby mógł... Do czegoś, tak? Albo żeby mógł wyjść nóż w środku nocy. Ale to na teraz, na chwilę, żeby... Na noc go spętamy. Będę patrzeć jak szczar. On się trochę zobojętniały robi coraz bardziej z każdą niemiłą rzeczą, którą robicie. No to właśnie chce być miła trochę dla niego, nie chcę go tak ten. No to tak. On taki jest. Podsuwam jakieś tam racje żywnościowe, coś do picia. No to on bierze od ciebie, ale odwraca się tyłem do was i łapie tam wcina. Czyli jak co, przywiązujesz mu... Jestem do niego przywiązany, jakby... I ty trzymasz... Ma wolne ręce, tak. No to... Przywiązany do pasa jest właściwie. Trudno powiedzieć, czy to docenił. Raczej jest na was zły. Fair enough, jakby. No. Dobra. Garrett? To... Tak, Vincent? Jeśli mogę cię na słowo. Dobra, to aż tak ważne. Możemy najpierw rozpalić ognisko i to postawić obóz. No dobra. Słucham cię, Wincencie. Więc z każdą sekundą żałuję coraz bardziej, że postanowiłem wybrać się z wami w tą podróż, ale jako, że jesteś tutaj najsilniejszy, myślę, że powinieneś to wiedzieć. Wincent wyjmuje list. Dobra. I czytam. Jak to... Uwierz mi, To chcesz mu po prostu, możesz mu wysłać ten list albo powiedzieć, co tam jest napisane. No, to już. Okej, okay, przekazuję mu list w takim razie. Dobra, to wyślij po prostu tekst. Okay. To, a czemu żałujesz, Wincencie? A uwierz mi, nie chciałbym po prostu umrzeć na tej pierdolonej prerii. Spokojnie, wyratuję cię, zawsze. Zawsze będę blisko. Nie ufam ci. To nie jest pokaz zaufania. Po prostu wiem, że wspólny wróg łączy najlepiej. No, dobrze, Wincencie. Czego się boisz tak w tej prerii? Wydaje mi się, że to przynajmniej do tej pory, co prawda, no... Niebezpieczna sytuacja była, ale wydaje mi się, że nie pierwsza w twoim życiu. Po prostu przeczytaj. I daję mu list. Wysłałem ci teraz właśnie na pliwie. Okej. Okay. To... Dajcie chwilę na poczytanie, a wy możecie rozłożyć w tym czasie ten... Kale tam powiedzmy, że rozpala to ognisko, przygotowuje jakby... Dobra. Minując goblina, ale... Siadam. Zostawiam na razie Garetha samego sobie. Dzieli się też jedzeniem z tym... A nie, bo Rega nie ma. Reg, tak. I ten jeszcze wracają. To jak ty skończysz rozstawiać obóz, to oni tak... Wy tak naprawdę... Ja od razu wchodzę w rest. Żeby shorty sobie najszybciej. Dwie racje żywnościowe rozumiem sobie od razu odliczę, także ja jem i... Racje żywnościowe już teraz sobie odliczcie, bo zakładamy... Dobra, już sobie odliczę. ...że będą resty, longi... A to chwilę, ile racji sobie Każdy po jednej. Dobra,
Plus ja, ja dwie, bo... Bo jedną daję wrednym. Dobra, gdzie mam rację, Dobra, to Kae, ty jak tam ten obóz rozkładasz, to widzisz, że jak rozpaliłaś ognisko, to wredny nóż siadł bliżej tego ogniska, jakiś badyl wyjął i grzebie tam w tym ognichu. Tak się bawi. Bawi się tam tym jakimś patykiem. Dobra, tymczasem... Bo jakby ja ominąłem w tym wszystkim, jakby w tym... Tak, tak. To ja ale czekałeś, się interesowała jakkolwiek tym czymś? Coś? Nie, nie, no bo po prostu gdzieś na bok zagadaliście, okay, nie, okay. Przeskakiwała się jakby. Spoko. No, smooth life, smooth brain. simple stuff. Dobra, więc tak... się zorientować, co się teraz dzieje. Aha, to tak naprawdę, jeśli nie deklarujecie czegoś już tak jeszcze, żeby się działo, to znaczy, to... teraz już by wracał Malwin i Rek. Jeżeli coś jeszcze w tą godzinę. Dobra, to zadeklaruję jeszcze. Podczas mojego restu, po pierwsze healuję się. Tak, rzucasz sobie... Ile to było? Szóstki czy ósy? Dobra. Teraz a to nie będziemy mieć long rest, to nie będziemy mieć? Aha, dobra, bo... Nie, czekaj. Nie, no jak jest long rest, to nie musimy hitdaysów używać. A my long restujemy teraz, tak już? Czy short, nie. Właśnie. No ale dobra, to będziecie podróżować nocą. No nie, no to raczej ja chciałem long restować normalnie. To chyba long rest, żeby... Dobra, no dobra, to w takim razie to. Natomiast... Wszystko wraca na maksa i teraz uwaga. Mhm. Bo normalnie jest tak, że long rest przywraca też kości z short restu. Mhm. Ale nie w tych warunkach. Bo nie macie wygodnego spania, więc ale kości wytrzymałości nie zregenerują się aż, w sensie takie, jak będziecie rzucać na short restach, nie zregenerują się aż do najbliższego wygodnego postoju. Dobra. Jasne. Ale jeśli wcześniej ich nie rzucałem podczas restu, to nie, one nadal są, nie? To się nie zużywają. Macie po prostu, one się nie odnawiają na long restie, bo to nie jest long rest w wygodnym miejscu. Gritty realizm. Nie, fajne, podoba mi się. To jest chyba... Nie pamiętam, gdzie to jest w podręczniku, ale to jest takie, że podróż jest wtedy trudniejsza i bardziej ekscytująca. Pytałeś trochę o tą deklarację jeszcze, to ja deklaruję, że wyciągam tą tarczę, którą dostaliśmy od goblina, od sztyletu. Jak on się nazywa? Dostaliście. Znaczy, zabraliśmy mu wredny nóż i spędzam przy niej sporo czasu, ponieważ zamierzam za pomocą moich umiejętności Artificera użyć Enhanced Defense na tej tarczy. Dobra, czyli ją zaklinasz używając artificerowej magii, to możesz potem, jak już to skończysz, bo to trwa chyba rest, nie? Cały to jakby to tam, gdzieś to jest wpisane, że to podczas resta tak, robisz. Tak, to jest robione podczas resta, tak samo jak wtedy z tą kuszą. To o poranku opiszesz, jak wyglądają owoce twojej pracy. Dobrze. Jak się w tym pogrążasz. Dobra. To ja, jeśli coś deklaruję, to jak już ognisko zostało rozpalone, tam racja zjedzona, to chcę się KF rozmówić. Nie ma już ich 2 godziny. Co ty na to? Wrócą. Wrócą? Wrócą. Płasko to jest nic nie. Czuję, że wrócą. To staje się na twoją ekspertyzę. Słuchaj, Gareth, jak pokazuje tak, to znaczy, że nadchodzi 2. I Kaja zaczyna tłumaczyć po prostu te wszystkie gesty i próbuje nauczyć Garetha na tyle, ile może jakichś takich najprostszych z kantu. Rzucasz inteligencję, on rzuca inteligencję. Zobaczymy, ile wam się da nauczyć. Ogólnie, tytani intelektu. Nauka języka w D&D trwa rok. No spoko. Tak ale żeby chociaż... ale z czasem się nauczyć. O nie, spadło mi, Bartek, odczytasz. Gdzie ci spadło? A tutaj widzę. Ciebie. Już. 16. To 16. 18. Dobra, no to uczysz go, no nie wiem, powiedzmy jednego czy dwóch znaków może na razie. Z całej... Dobra, super. To uczy jakiś tam, nie wiem, wróg na przykład. Aha, wróg. I co jeszcze może takie przydatne? Już z tobą gada, cię pyta, co jeszcze, czego cię jeszcze nauczyć, Gareth? Tak to pokazuje, to jest, znaczy, że jest wróg, coś nam się przyda w podróży i tak myślę. Może stać albo kryć się.
Dobra, to krycie pokazuję ci właśnie na krycie. Dobra. I no to są sekretne gesty, czyli to nie jest tak, że kryć się to jest tam, że przypadnie tak. Tylko to jest jakiś tam odpowiedni ruch dłoni, to ktoś, kto nie zna Thief's Cant, tego nie rozpozna. Dobra. No to znasz wróg, zagrożenie i kryć się. Super. Zapisz sobie gdzieś, będziemy robić tak. To może się przydać KF, zważywszy na to, że do tej pory nie mieliśmy zielonego pojęcia, co pokazujesz. A, no zapomniałem, że żyję z piratami. No, miejmy nadzieję, że... bardzo długą taką nutę zawodu, kiedy mówi, że nie jest z piratami. A, miejmy nadzieję, że nie staniemy się czymś gorszym. Odchodzi do ogniska i siada tam taki już zmęczony, trochę mu to wszystko ciąży i studiuje ten hełm, który dostał. Czy są na nim jakieś runy, napisy, co może odczytać, czy czuje z niego jakąś energię rezonującą. Po prostu skupiasz się na nim, tak jakbyś chciał się atunować do niego, to najłatwiej w ten sposób. No i to zajmuje godzinę co najmniej. Dobra. Dobra, moment, muszę zobaczyć, co to było. Czy podczas attunementu, że tak powiem, jestem podatny na bycie zaskoczonym, taki off guard? Czy... Tak, bo ty musisz medytować nad tym, hełmem, wiesz, siadasz po turecku, zamykasz oczy, co do mnie masz do powiedzenia, hełmie. KF, przypilnujesz, żeby wrócili? Miej oczy otwarte, dobra? Potrzebuję, żebyś teraz strzegła moich pleców. Dobra. Dziękuję. Dobra. Dobrze, to pierwsza rzecz, którą zauważasz przy tym hełmie, to zauważasz, że coś ciekawego, mianowicie widzisz miejsca, gdzie ma jakby coś z nich wyjęto, tak jakby miał kiedyś kamienie szlachetne albo coś w tym guście i one zostały powyjmowane, czego nie zwróciłeś nigdy uwagi, ale oczywiście ma ślady jakby gdzieś, ale nie ma ani jednego z tych diamentów. Okej. Okay. A wszystkie wyjęte. A dużo ich jest? Ile jest tych miejsc? Dużo. Dużo, po prostu dużo, okej. Okay. Trudno nawet stwierdzić. Czekaj. No, bardzo dużo mogłoby. Dobra. I to było ukryte, także wiesz, jak on ma ten taki kołnierz z tyłu, to tam gdzieś w środku na przykład w takich miejscach i też trochę to nie było tego widać na skrzydłach. On te skrzydła kiedyś prawdopodobnie były bardzo pięknie zdobione kamieniami szlachetnymi. I to właściwie tyle. Poza tym jest, czujesz jakieś takie lekkie pulsowanie magii ze środka, ale nic potężniejszego. To jeszcze tylko mruczę pod nosem. Może jakaś podpowiedź, mamo? Tak do siebie. Trudna czołonikówka. Nie słyszysz żadnej podpowiedzi. No, że tak powiem, nie oczekiwałem. Jasne. Dobra, co dalej? A, Vincent pracuje, KF rozkłada obóz, Gareth medytuje nad hełmem swojej matki. I mija godzina i Malwinie, ty wraz z Regiem wracacie i jest właśnie, widzisz swoich towarzyszy, jak tam rozbili już obozowisko. Reg zszedł z konia przy bydle i tam widzisz, że sprawdza i jak tam ją... Nie, tylko nie wiązać, nie. I tam coś tam... Okay. Ale no tam wiesz, Mućka, jutro wrócimy. To znaczy, myślę, że jeśli on coś próbuje zmienić, rozplątać czy coś, to nie reagujemy, bo... Znaczy, no, ja on po nie prostu zaczyna oporządzać to bydło. Przywiązał swojego konia gdzieś tam obok do jakiegoś krzaka i on... Trochę was ignoruje, bo jest bardziej zajęty swoim dobytkiem, majątkiem.
No, ale ty, Malwin, widziałeś, że jak on zszedł z tego konia, to wyjął i ma cały czas przy sobie, jak to robi, ma obrzyna. Okej. Okay. No dobra. Przy sobie. Ten. Chciałem go podejść do niego. Mm-hmm. Jak już, znaczy przywiązać gdzieś konia, już mm-hmm. przywiązać go. Tak, wiążecie gdzieś konia. I ten, i podchodzę do niego i niezłą masz reg. Co to jest? On tak, Berta. Trochę się też wierzę, tak, że nie da ci jej do ręki ani nic, nie? Ale tak zakręcił, jest to po prostu skałkowa strzelba, taka prosta, bardzo krótka lufa i sądzę, że siekałaby nieźle śrutem na krótką odległość. I ma dwie rury, dwa spusty i wygląda na ładnie, zadbaną ładnie i też jest ładnie zdobione, ma dość lufy. Jest w rodzinie od lat. Kupiliśmy ją, zanim jeszcze smytko i Eston ten swój tani szajs zaczęli sprzedawać. Od jednego z tych gigantów niebieskich. A, od Arkanisty. A, tak się nazywają. Arkaniści, tak. Tak, to Arkaniści, oni handlują zwykle magicznymi przedmiotami. To coś magiczna broń? Powiedzmy, że ma kilka sztuczek w sobie. Ale trzeba mieć ją w rękach, żeby jej użyć, a ja niestety dałem się zaskoczyć. A właśnie miałem się pytać. Żadna, nawet najlepsze umocnienia są niczym, jeśli nie ma nikogo, żeby ich pilnował. Co racja, to racja, ale dobrze, że żyjesz, bo myślałem, jak Kaja podeszła, żeś trup. No, otarłem się o śmierć już nieraz, ale przyznam, że ten był jednym z chyba najbliższych momentów, kiedy bym jej doświadczył. Jestem wam zgodnie wdzięczny. Niestety nie wiem, jak mam się odwdzięczyć póki co. Na pewno was zapamiętam. No, ja też nie wiem, jak mógłbyś się nam odwdzięczyć. A często się ociechałeś o śmierć, bo? No, widzisz, że trochę spochmurniał i trudny to miejsce do życia. Rozgląda się, widzisz po tym. Zwierzęta dzikie, nieznane, większość roślin trująca. Wielu powiedziałoby, że nie da się tu żyć, a to i tak nic od horrorów tego, co było na Eberonie. O, jesteś z Eberonu? Tak. I oczy Malwina się zaświeciły. A skąd dokładnie? No, skąd wszyscy z Eberonu. Sayer oczywiście, panie. No ciężka historia. A on tak widzisz, że załapał i... Znasz ją? Słyszałeś o żałobnym dniu? O żałobnym dniu, o tym, jak wygląda teraz Sayer, o tym, co stało się z tymi żywymi Warforgeami. Wszystko straszne. Warforge. Nie rozmawiajmy o tych zabawkach. O, nie takie zabawki. Widziałem. Zabawki na użytek wielkich panów, co się bawią w wojnę, a my potem, biedni ludzie, musimy za to płacić. O, zgadzam się z tobą. Jak najbardziej. Nie mógłbym się bardziej zgodzić na temat tego, że nienawidzę tych, którzy tam na górze siedzą i decydują o losie takich jak ty czy ja. Zgodzę się. Pan też ze złamanego panteonu? Czy ja wiem, co to jest? Rzuć na religię. Oh shit. Nice. Cokolwiek dobrze ci rzucić. 20! Jest. Dobra. Naturalna 20, czyli to będzie dużo. 21. Okej, słyszałeś o
nowej, rozprzestrzeniającej się niczym ogień reliki po Nowokręgu, zwłaszcza wśród nowo przybyłych Sajerczyków, mówi się na tym złamany panteon. I to jest praktycznie odejście od bogów. Pojawili się... No taki ateizm? Ateizm, ale trochę inny, bo no, trudno być ateistą w świecie fantazy, gdzie... W którym są faktycznie bogowie. Bogowie, oni twierdzą co innego, że bogowie to nie są istoty wyższe od nas i nic im się nie należy. To one są takie, jak to są żywe, prawdziwe istoty i one podlegają tym samym prawom świata jak my i nic im się nie należy. To, że nas stworzyli, to tylko ich taki kaprys. I niczym się nie różni od tego, jak my trzymamy zwierzęta czy coś takiego. I to jest bardzo teraz popularna, dość taka rozprzestrzeniająca się, trudno to nazwać religią, bardziej filozofia na Nowokręgu. Zwłaszcza wśród Eberończyków, którzy no jakby, znaczy Nowosajerczyków. Zależy na to, że też dostęp do religii czy jakiejś takiej Eucharystii chciałem powiedzieć. No, a właściwie można tak powiedzieć. Dostęp do rytuałów religijnych czy jakiegoś takiego rodzaju dogmatu jest utrudniony tutaj, gdzie no, nie ma świątyń, tak? Ja nie do końca. Nie powiedziałbym, że reprezentuję akurat złamany panteon. No, to ale... podziwiam. Ja już... O, nie ma czego podziwiać. Ja po prostu nie wiem, co za bardzo reprezentuję. A, czy jednak nie różnimy się tak bardzo? Ja po prostu wiem, że oni nie reprezentują nic, a ty nie wiesz, czy coś reprezentują, więc co to za różnica właściwie? No, można powiedzieć, że żadna, ale jakby tak patrzeć na wszystko, to byśmy doszli do wniosku, że nic nie ma znaczenia. No, a ma? O, widziałem jak cieszyłeś się z odnalezienia swojego konia, więc wydaje mi się, że coś tam jeszcze ma znaczenie na tym świecie. Widzisz, że teraz się zamyślił i no, właściwie, no. Masz rację, nie pomyślałem o tym, ale bądźmy szczerzy. Ten koń, te młotogłowy, obrócimy się w pył kiedyś. No, oczywiście. Do tego czasu... Korzystajmy z tego, co jest. No, to prawda. A z tymi młotogłowami będziesz mógł korzystać nieco więcej. Ale no tak, to prawda. Zmienimy się w pył. No, miejmy nadzieję, że na zimę starczy, jak je sprzedam. Ale tego jednego to muszę umyć, bo chyba ten przynosi pecha i pokazuje tego zakrwawionego. O, ten był. Jeśli pozwolisz. I tam podchodzi do niego i widzisz, że bierze piasek, po prostu z ziemi wciera w sierść, żeby tam wytrzeć z niego tą skrzepłą już krew. No to taki trochę był przerażający obraz, jak to wszystko ruszyło, wiesz? O, nie dziwię się. To był ten jeden raz, kiedy prawie zakosztowałem śmierci. Ale też jak te wszystkie młotogłowy się rozbiegły, to ten chaos, było w tym coś urokliwego. No tak, rozumiem cię dokładnie. Wiem, jakie to imponujące zwierzęta, ale potrafią nie tylko przerażać, ale też zachwycać. Racice są wyjątkowo niebezpieczne. Odzywa się. Powiedziałeś tamten, nie? I on się odwrócił i. Znaczy, wiesz, powiedziałeś mu do głowy. Ewidentnie się zaskoczył, ale. Tak. Trzeba uważać. Kopią nie tylko z tyłu. Ale to fakt, to piękne zwierzęta. Odchodzę na chwilę od swoich rzeczy, które robiłem, żeby podejść. My słyszymy te rozmowy wszystkie, tak? No, tak. Gdzie się nie kryliśmy się raczej. Raczej się. Znaczy ja nie szeptałem. Dobra, no to on widzisz, że jak podchodzisz i no, taki jest zmieszany, widzisz, ale tam robi to, co robił, nie? Czyli próbuje jakoś zetrzeć tą krew z tego jednego motogłowa. O, podchodzę do tego motogłowa i
wyciągam rękę i kładę ją na grzbiecie. No to ten bestia nie reaguje, jest raczej, jest też, leży sobie na ziemi zmęczona, okay. I daje się wam dotykać raczej bez problemu. Masuję miarowo, wyczuwając mięśnie pod skórą. Są potężne, po prostu jak zwoje lin, takie okrętowe, zwinięte. Sprawdzenie formy. Tak. Niesamowity jest potencjał kryjący się w takim... Cóż... Niby tylko ciało, a działa jak najlepiej naoliwiona maszyna i to samonaprawiająca się. I on, no tak. No, tak jest, tak. Nie Vincent. Wiem, o czym mówisz, dziwny przybyszu, ale można tak powiedzieć. Nie tylko... Wymyślimy tylko o nich jako źródle pożywienia albo szybkim zarobku, ale możliwości obronne, gdyby tylko móc je jakoś wykorzystać. O, nie, nie. Bestie wojny to z nich żadne. Zbyt płochliwe. Ten młot z przodu to tylko na pokaz właściwie bardziej. Płochliwe, tchórzą. Tchórze, no. Wszystko pewnie tego tak. Doświadczyliście. Tak, strach, ale to tylko błąd. Tylko błąd oprogramowania. I głupie to też. Po raz pierwszy słyszycie słowo oprogramowanie też, jak coś. Okej, okay, nowe, zupełnie nowe słowo. Nie wiecie, co to znaczy. Ciągle o tej religii musicie dogadać? Wikaja ziewając, przez programowanie i wcześniej tych. Więcej niż no to... trzy sylaby? No to porozmawiajmy o czymś bardziej przyziemnym. Znasz jakieś bezpieczne miejsce, w którym moglibyśmy się zatrzymać w porcie? On tak, o, w porcie. New Dagger, dobre miejsce. Cóż, nie brakuje tam przebranych typów, jak widzicie, ale to chyba w żadnym, w każdym mieście w Nowokręgu tak będzie. Sądzę, że pod wieżą maga, karczma, sądzę, że będzie całkiem niezłym miejscem. Dużo tam ebechończyków? W New Dagger? Tak, tak, prawie sami. No, nie licząc przyjezdnych oczywiście. A słyszałeś może ktoś coś mówił o Onder? O czym? O Onder. Nie wiem, o czym mówisz. Nie znam tego słowa, wybacz. W sensie, czy to ja coś źle mówię, czy o Aundair? Aundair? Znaczy, on nie zrozumiał, jak z akcentem mówisz. Okej. Okay. Ale potem jak się poprawiasz, to Aundair. O, tak. I on tak spojrzał. Ty, pan... O, teraz usta, to swój cię obejmuje, Aundejczyk. Ja tak... Nie, on po prostu nie zrozumiał, jak do niego mówisz, ja ale tak... ja wiedziałem, o co chodzi, spoko. Dobra. Nie, bo właśnie ja nie wiedziałem, czy ja coś... Nie. Wpadłem w jakąś zagadkę. Robiłem żart z akcentem. Więc go przytulam. Tak, jakby dość chłodno, ale odwzajemniam te przytulenia. Pachnie młotogłowem dość poważnie też. No, to już to, co poczułem przez tą podróż, to... Myślałem, że to zrozumiałe od początku, że jeśli pytam o Eberron, to dlatego. Nic tu nie jest oczywiste na tych ziemiach, ale przepraszam, powinienem był się zorientować szybciej. Nigdy nie byłem... wielkim podróżnikiem, jak jeszcze Sire istniało, to też w Aundair nigdy nie byłem, ale słyszałem. No a ktoś w porcie może jakiś znany? O, to byś już w porcie musiał pytać. Ja tylko byłem tam przejezdnym i pokazuję na te. Obiele jakieś statki do 15 ton? Na kraju. Statki są. Parę tam jest, na pewno. To port w końcu.
A piratów tam macie? I tak Kev pytam. Atakują? Nie wiem, no w porcie pytajcie. U nas tam to tylko problem jest. Czasem się rzezimieszki zdarzą, czasem się... no teraz te gobliny wstrętne. A tak poza tym, no, bestii to tu jest mnóstwo na tych równinach. Panie, młot mu do głowy, czy jest unerwiony? Co? Ja dotykam młoto głowa. I on... Nie, no czasem bywają nerwowe, ale to raczej... To... Ja mu uważała, bo on te krowy rozcina czasami podobno. Wiem, co? I podchodzi do ciebie i cię tak... Okej, się śmieje. Nie. Ma obawę. Spierdalaj. Nie, tylko chciałbym. Słuchaj. To w żaden sposób nie zaszkodzi, a ja dowiem się więcej. Nie, jeśli nie mogę. Nie. I on tak na was patrzy. Nie wiem, dziwolągu, ale słuchaj, sprzedać. Mogę ci sprzedać. I taki dom na sprzedaż. Sądzę. O, właśnie. Mały. No może tak wam zapłacę. Tego i tak już raczej nie sprzedam. Pokazuję na tego zakrwawionego. O. Ja chcę tego. To jest najmocniejszy. Wezmę go. No dobra, dziękuję. Ale i tutaj patrzy na was tak z pudełka. Ale jesteśmy kwita. Co wiem o mięsie z motogłowów? Szare, błotniste, ale jadalne. Okej. Czy da się na nich jeździć? Da mnie coś pomiędzy wieprzowiną a wołowiną. A da się na nich jeździć? Trochę głupie na to są, ale można je zaprzęgać do tych. Można je zaprzęgać do wozów. Do wozów, okej. Tylko że no, ich płochliwość i ogromna siła sprawia często problemy. Czy da się na nich jeździć? Tak raczej nie. Okay. Nie są też tak wytrzymałe jak konie na duże odległości. Okej. Vincent przeprowadza młotogłowego, który jeszcze niedawno próbował odebrać mu życie. Za obozowisko. A, zabierasz. I on tak... Biorę też swojego konia. Zanim on tam, wiesz, bo on jeszcze musi go rozwiązać. O ty, panie rycerz! I pokazuje na ciebie Gareth. Wybudzam się z transu, ponieważ atunowałem się do hełmu. Tak, słucham. Słucham, panie pokazuje, Lebanon. I ty, panie Malwin, Aunderczyk. I patrzy z podejrzeniem na tym tam pozostałą dwójkę. Wasze słowo. Moje życie za tego błotogłowa. Podzięce i... Ale zapamiętam was sobie. Patrzę na Vincenta. Jest głęboko w jego insekcie oczy. Możecie jeszcze nie wiedzieć, ale to będzie bardzo wartościowa wymiana. Jeśli mi zaufacie. Masz moje słowo, panie Lebanon, jesteśmy kwita, ale zachowaj nas w swojej życzliwej pamięci, tak jak my zachowamy ciebie. Dobrze. Ale krzywdy mu nie zrobisz, Vincent. Tak Kaja patrzy na ciebie. Nie. Jedynie uwolnię potencjał. No to ostatnie słowo mam. No to on podchodzi do ciebie, Malwinie, i spluwa i wyciąga do ciebie rękę. Splunął do ręki oczywiście. Ale pokażesz nam pod wieżą maga. I on cofa rękę. Ja nie wracam tam. Jadę do Pomeradę przecież. Faktycznie.
To też nie trudno miejsce znaleźć. Wielka wieża maga na środku New Dagger, opuszczona, a pod nią karczma. No to chyba traficie. No, raczej trafimy. To obiecaj mi, że będziesz o siebie dbał, podchodzę. I przybijam mu tą. Dobra, no to przybijacie, motogłów jest wasz. Ja z tą, obślinioną rękę. Ja tak odchodzę do tyłu, patrzę na Vincenta, patrzę na tą obślinioną rękę. I po prostu siadam przy ognisku obok Garetha. Bo jest ognisko, tak? Tak, tak jest ognisko zrobione. Bliskie ognisko. Kae wiedziała, co wrzucić, żeby nie dymiło za bardzo. Okej, okay. Siadam przy ognisku tak, żeby jakoś tak zahaczać od tego Garetha ramienia. Blisko siebie. Po prostu siadasz koło Garetha. No. A Kae się nerwowo patrzy na Vincenta, co on z tą krową wyprawia, w sensie z tym motogłową. No to nie wiem, czy idziesz za nim, on tam chyba idzie w krzaczory dość poważne, z tego co rozumiem. To ja daję sznur od tego wrednego noża Garethowi i tak stealthuję w sumie do Vincenta, żeby podpatrzeć, co on tam robi. Dobra, stealthuj Vincent, kontra pasywna percepcja Vincenta. Bo nie podoba mi się, że zabrał krówkę. Już, oj, słabo. Pasywna percepcja moja to 13. 14. Okej, okay, ledwo co. Słyszałeś skrzypnie, tam gdzieś coś strzeliła za tobą jakaś gałąź. Odwróciłeś się, ale nic nie widzisz. A ty, Kae, tam wiesz, taka cała przy ziemi odetchnęłaś, kiedy on cię nie zauważył. Okej, okay, więc przeprowadzam swojego konia, który ma toboły, również rzeczy, które zebrałem wcześniej z goblina, którego schwytaliśmy. Jest tam trochę metalowych narzędzi. Oprócz narzędzi, które ja sam też oczywiście ze sobą noszę. Mm-hmm. I zabieram się do roboty. Okay. Jest ciemno generalnie. Kae, jakby pewnie nie widzisz zbyt wiele. Dark Vision, znaczy, mam, masz Dark Vision, w sensie, tak, masz Dark Vision, ale to jakby nadal jest wszystko bardzo zimne, podczas gdy Vincent najpierw kładzie motogłowa na ziemię, usypiając go w jakiś sposób, po czym zaczyna go ciąć. A widzisz, że zaczynasz go ciąć? Tak, widzisz, że po prostu wyciągasz. Widzisz wszystko, zestelfowałeś, dobrze. Nie, zaczyna go po prostu otwierać. W sensie, to zanim dotkniesz ten, to Kae podbiega po prostu do ciebie. Kae wyskakuje ci z faków. Tak, z pistoletem w ręku, wie, co robisz? moment. Kae wyskakuje z krzaków. Kae wyskoczyła z krzaku. Wiesz, nie robić krzywdy. Chcesz jedno zwierzątko. Chcesz uciec? Co? Czy jesteś głodna? Wszyscy raczej są głodni, może zjedzie. No coś. I wszyscy mamy jedzenie. Wydaje mi się, że tego nie będziemy już potrzebować. Podnoszę jedną z tylnych nóg motogłowa, którą właśnie z precyzją. To jest duży kawał pust. Znaczy podnosisz, ty to tak ledwo podnosisz. Tak, tak. Wszyscy. Bardziej przesuwasz na bok po prostu. Tak. Jest noga z jednym zadem, tak ładnie od... Znaczy... No bo Kae cię powstrzymała w środku, więc raczej tak. Ty może co najwyżej pokazujesz, że możesz jej to dać. Okej. Okay. Mamy racje żywnościowe, Vincent, zostaw to. Tak, ale jaki jest twój problem z tym, co tutaj robię? No, po co zabijać bezbronne zwierzę, skoro mamy jeszcze pełno jedzenia? Ja go nie zabijam, ono jest całkowicie bezpieczne w tej chwili. Zadbałem o to, nie chciałbym, żeby umarł, zapłaciliśmy za nie. Czemu miałbym je zabić? Żeby umarł, ale chcesz się zjeść? Nie, rozumiem. Kae, ja nie jem tych zwierząt. A co z nim robisz? Uwalniam potencjał. Zobacz, podejdź tutaj, dotknij. Powoli podchodzę cały czas jakby z pistoletem w ręce. Jesteś na muszce, nie? Tak. No.
Ciało motogłowa miarowo podnosi się i opada. Motogłów dalej oddycha. Zasnął. Zasnął. Nie widać jakby w nim żadnych, żadnego bólu ani bólu. Dokładnie. Tylko jakby nie wie, o co chodzi, woła: Malvin, Garrett, jemu coś odpierdala! Słyszycie z krzaków: Malvin, Garrett, jemu coś odpierdala. Nie reaguje. Jak ten, jak to tamten krzyk jest, to widzicie, jak Reg po prostu od razu podniósł wyżej Bertę i... Co tam się dzieje? Garrett, to ja. Będziemy zaraz mieć wszyscy kłopoty, jeśli się nie przyjdziesz. Patrzę na Garretta, czy zamierza tam iść. Garrett przewraca oczami i wredny: zostań tutaj, Malvin cię popilnuje, patrzy na to, co się dzieje. Wredny pokazuje język Malvinowi. Wincencie? Ja siadam, bo wredny siedzi przy ognisku też. Tak, jest na sznurku. Tak. Okej. Okay. Tutaj gdzieś przy ognisku. Dobra, no nie. On dostał do jedzenia coś? Tak, KM udała. Ja dałem, tak, i on jeszcze tam żuje jakieś suszone mięso czy coś w tym guście. Okej, okay, to ja jem, wyjmuję swoją rację żywnościową. Mm-hmm. Wyciągam taką bardzo rustykalną kanapkę. Czaję. Zaglądam do środka i... nienawidzę tego. I daję plaster mięsa wrednemu, czy chce. On spojrzał na ciebie zaskoczony. I tak, wiesz, tak bardzo powoli, jak masz dzikie zwierzę i mu dajesz coś do jedzenia, to ono tak bardzo powoli to chwyta. I on też tak, patrząc cały czas na ciebie, bardzo powoli bierze ten kawałek mięsa. Ja puszczam jakby, jak tylko on bierze. Wkłada sobie do ust i cały czas, patrząc na ciebie, bardzo powoli zaczyna żuć. Jakby czekając, aż mu dasz w mordę po prostu. Ja patrzę na niego i zaczynam jeść kanapkę wegańską teraz. Okej. Nice. No to jest zmieszany, nie spodziewał się tego. Wredny nóż zapamięta to sobie, wyświetla się w dolnej części ekranu. mówię mu jak je. Musisz mieć siły, bo nie wiemy, ile pokrążymy jeszcze, aż dojdziemy do tego twojego szefa. To ty musisz mieć siły, żeby w ogóle przed nim stanąć. A, nie będzie problemu. Dobra. No to ten. Garrett, co ty robisz przy jak wchodzisz, tam rozgarniasz te krzaki, wchodzisz, widzisz scenę. Zmęczony i zrezygnowany podchodzę i wstaję obok Wincenta. Wincencie, podobno ci odpierdala. Chodzą głosy na dzielni. Cóż, jeśli chcemy mieć szansę przeżyć na tej prerii, to potrzebujemy pomocy. A przynajmniej trochę więcej siły. Tak, kontynuuj. Tak. Byłeś się gotowy odebrać jedno życie. Nie rozumiem, dlaczego was oboje tak teraz obchodzą jakieś reguły, które sami sobie wymyślacie. Kaj, jakie jest twoje ulubione danie? Mamy dość jedzenia. Po co zabijać bezbronne zwierzę? Nie rozumiem tego. Macie jedzenie, czy co? O co chodzi? Ja tak uspokajam KF i pozwól mi. Wincencie. No, po pierwsze, to, jakby cały czas trzymam broń. Nie? Bo jakby... Po pierwsze, jest nasza wspólna nagroda. Może pójdziesz i wytłumaczysz panu Royowi, że chciałeś pozwolić, żeby jego dobytek uciekł z tamtymi dwoma, o co mnie oskarżałeś. Po drugie, Malvin sprzedał łapie stary garnitur zdarty z trupa. Myślę, że poradzi sobie z opchnięciem tego zwierzęcia i forsa nam się przyda. Po trzecie, jeśli zabijesz je teraz, to kto będzie niósł trupa aż stąd do portu? Nie lepiej, żeby sam szedł? Garecie, po prostu patrz. Vincent wyciąga urządzenie. Prototyp, nad którym pracował od dłuższego czasu. Jedno z niewiele rzeczy, które zabrał ze sobą ze swojego starego pokoju.
Jest to małe pudełko z kilkoma metalowymi szpikulcami oraz coś przypominającym długą antenę. Vincent podchodzi do głowy motogłowego i jednym zdecydowanym ruchem wbija w czaszkę zwierzęcia. Okej. Okay, no to... trochę zasłania się, trochę wkurzona tylko. No i widzicie, że... Ale widzicie, że ten młotogłów praktycznie nie zareagował. Może trochę się wzdrygnął, kopnął jedną nogą, tak jak przez sen, ale... Potraktuj to jako kredyt zaufania, Vincencie, ale zwierzę ma przeżyć i ma być zdolne do chodzenia. Wstań. Młotogłów powstaje. Jedna noga już wisząca na skrawku krwi. A teraz, jeśli pozwolisz mi kontynuować, zanim zwierzę się wykrwawi, nie jest jeszcze gotowe. Znaczy, bo zwierzę zostało nacięte wcześniej? Właśnie cały tak, czas nie, w sensie nie zdążył. Nie zdążyłeś, bo to było cały czas, że ty jeszcze nie obciąłeś tej nogi, ale jak teraz wstaje, to widzicie, że jedna noga wisi bezwładna. O, w ten sposób. Dobrze. Nie chciałbyś go zostawić w takim stanie, prawda? Widzę, że Kaja jest taka podenerwowana strasznie. I patrzę na ciebie jakby, co ma zrobić, bo sama nie wiesz. Widzisz tą nogę więdnącą. Ten układ nerwowy jest zbyt duży. Trzeba go trochę ograniczyć. Wtedy będzie na pewno bliżej swojego pełnego potencjału. Garecie, po prostu zaufaj mi. Nie zdenerwuj KF, proszę cię. KF denerwuje się o rzeczy, które sama sobie wymyśla. Nie będę cię przed nią bronił wtedy. Ja jestem zawsze tutaj, żeby zaoferować wyjaśnienia. Dla mnie najważniejsza jest wiedza. Mhm. Co dokładnie zrobiłeś temu biednemu młotogłowowi? Połóż się. Się kładzie. Myślałem, że to do niego i tak. A tutaj mam drugie urządzenie. O nie, co myśmy zrobili? Rozumiem, że ta krowa cię słucha. Tak, a widziałeś, co potrafi zrobić. Myślę, że zamierzasz teraz podróżować przez świat z młotogłowym. Tak. Przyda się na prerii, prawda? Nie powiesz, że to stado nie było użyteczne. A wciągniesz go pod górę? Przeprawisz przez rzekę? Zrobi to sam. Zrobi wszystko, co tylko chce. Właśnie o tym mówię. Strach. To wszystko, co kłębi się w takim mózgu. To wszystko to jest jedynie ograniczenie, którego ja najwyraźniej... Dzięki mojej wiedzy i obserwacji, które zdobyłem dzięki wam, jestem wam dozgonnie wdzięczny. Kładę rękę na ramieniu Gareta. A co potem, jak to samo zrobi z nami, Garet? A nie, Kyle, proszę cię. Jesteście tacy wątli. Zresztą o wiele bardziej przydatni jesteście tacy jak teraz. Vincencie, wiesz, że bardziej musisz przekonać mnie bardziej musisz przekonać KF niż mnie. Ona nie wydaje się przekonana. Czy ty mu robisz krzywdę? Czy wygląda jakby była mu robiona krzywda? No, z jedną nogą widzę, że jest chyba problem. Uśmiechnij się. Młotogłów. Wy bardzo groteskowym sposobem obkręca swoją głowę, słyszycie trzask łamanej kości, podczas gdy mięśnie z ogromną potęgą działają przeciwko stawom kręgowym biednego zwierzęcia. Młotogłów patrzy prosto na Kae i jego na jego twarzy zaczyna pojawiać się groteskowy uśmiech. Tak, po prostu jest obrzydzona, ale jakby odkłada pistolet i mówi: Wlakit, twoja mać! Tfu! Pluje na ziemię i idzie do ogniska wkurzone. Czy to zwierzę wygląda na nieszczęśliwe? Kaja już odchodzi, bo nie chce cię słuchać.
I klnie pod nosem po gifiańsku cały czas, po prostu przeklina i idzie, ale idzie usiąść już jakby przy ognisku w korzona. Miejmy nadzieję, że to się opłaci, Vincent, i jesteś nam winien cenę młotogłowa. Malwin dokona wyceny. Odwracam się zmęczony i idę. Kiedyś zobaczył potencjał. Głaszczę groteskowo uśmiechniętego młotogłowa. Bo... on stoi właśnie nieruchomy kompletnie. Tak. Ale on nie ma jednej nogi jakby i chodzi na trzech? Tak, na trzech się utrzymuje. Na trzech się utrzymuje, bo chodzi o to, że musi być medium, więc zakładamy, że po prostu jest mniejszy trochę o jedną. Okay. Znaczy zakładamy tak, że on ma zbyt duży układ nerwowy jako large, żeby działać z tym. Tak, dlatego tak. Vincent teraz musi go trochę ograniczyć do tego, żeby się w ramach medium ten zmieścił. I ma co do tego kilka pomysłów. Ja mam jeden pomysł. Czekaj, zaraz ci wyślę, Bartek. Jasne. Dobra, ja piszę do Bartka, a co się dzieje wreszcie obozu? Ja chciałem rozmawiać z tym. Dobra, zanim jeszcze ten, musicie ustalić warty. Więc tak, no noc trwa 8, znaczy long rest trwa 8 godzin. Żeby odbyć long rest, 6 tych godzin musi zostać przynajmniej spędzona na śnie, a 2 na lekkich aktywnościach, na przykład trzymaniu warty. I nie więcej niż godzina adventuringu przerywa to. Więcej niż godzina adventuringu przerywa to. Więc musicie się tak podzielić, żeby te 8 godzin rozdzielić na te dwójki, które macie wart. Czujcie? Tak. Czyli jak... was jest 4, więc jest 8, idealnie 8. Czyli jak każdy weźmie pojedynczą wartę, to będzie właśnie dobrze, bo 2 razy 4, 8. Tak. Spoko. Tylko biorę pierwszą wartę, bo nie zasnę teraz. I idzie na bok i zaczyna obserwować. I bierze wrednego noża ze sobą. W sensie. O nie, dobra, bo on jest gdzieś tam. On jest nie, no bierze go ze sobą jakby. Jest przywiązany, okej, dobra. No to. Ja mogę Marvin wsiąść. Protestuje, żebyś go nie brała. Dobra. Ja mogę wziąć drugą, tylko dajcie mi trochę spokoju. Muszę pomedytować. No to ja mogę wziąć trzecią. Tak, żeby się jeszcze trochę zdrzemnąć przed porankiem. Dobra, czyli pierwsza warta kto? Kae. No to idziecie za... Reszta idzie spać. Vincent, ty dalej pracujesz nad swoim typkiem. Mhm. No i to jest twój jakby forma odpoczynku. Dobra, czyli Kae... Tak, bo to jest moja medytacja. Tak, Kae, ty rzucasz na percepcję i możesz wziąć pasywną, jeśli chcesz w tej nie? Po prostu pilnujesz warty, Reg śpi gdzieś tam oparty o jednego ze swoich motogłowów i przytuloną Bertą do piersi. To biorę pasywną, 16. Dobra. Nie ryzykuję. Wysoka. Jeszcze raz, ile? 16. Okej. Okay. Podczas twojej warty nie dzieje się nic zaskakującego. Jedną tylko dostrzegasz rzecz, kiedy jesteś oparta i o tam jakąś kamień czy coś, z którego masz dobry widok na obozowisko i patrzysz w gwiazdy, niby gwiazdy nowokręgu, widzisz na południu błękitny błysk spadającego meteorytu, a potem gdzieś za horyzontem błysk, że gdzieś uderzył. I to właściwie tyle. Dobra, to było... Czy z meteorytu coś można pozyskiwać tutaj? Coś jakby, to jest znana rzecz, że nie wiem, spada meteoryt i tam no, się zazwyczaj idzie. Zazwyczaj są różnie, zależy. Warto, znaczy, no skała... Ale to na południe gdzieś, tak? Gdzieś na południe. Daleko za horyzontem. Dobra. Okay. Ale po prostu jak spadająca gwiazda, tylko rozświetla na chwilę niebo błękitem i widzisz błysk tam gdzieś za horyzontem, gdzie spada, ale to dość daleko. I to się często zdarza tutaj
Meteoryty raczej są no, często spotykane. Czy są w sobie jakieś, mają w sobie jakieś skarby? To zależy od meteorytu. Czasem tak, czasem nie. Okay. Dobra, ale chciałbym, żebyś też rzuciła jeszcze na religię, jak na to patrzysz. O Jezus Maria, na religię, serio? Mm-hmm. Fuh. Myślisz sobie, rzucając na religię. 20 nad 20. Nice, dobra. No to... 22 łącznie. Zwróciło cię, kiedy zobaczyłaś ten meteoryt, mianowicie wśród piratów z GIF kolor błękitny to jest oznaka pecha. O. To jest pechowa gwiazda, można by powiedzieć. O. No to tak Kaja patrzy na to i mówi kwa, patrząc na gdzieś tam w stronę Vincenta. Jakby tak okazując, że jest zdegustowana i jakby obawia się przyszłości z nimi. Tak, no tam musisz, wiesz, splunąć za ramię czy coś, wiesz, taki marynarski rytuał. Tak. Dobra, no to twoja warta mija. Kto następny? Garecik. Chyba moja kolej. Czy Gareta. Garet. To już? A matko. Albo rzucasz, albo bierzesz pasywną. Rzucam. Ja ci daję lunetę, jak coś jeszcze tam. Advantage. Daję ci. Mam advantage? Tak, bo masz... Znaczy, nie na to, na to nie. Ale masz lunetę. Dobra. W ogóle wydawało mi się, że od poprzedniej sesji ja miałem lunetę, ale to już... No to tam wymieniacie się. Znaczy, wymieniliśmy się, spoko. To mam 14 na kości plus perception 1,15. Dobra, w takim razie... Garecie, jak sobie siedzisz na barcie. Tak. Moment, muszę to znaleźć. Przypomniała mi się pewna warta. Straszna. Czy to było to? Nie, to nie to. Czy bo które to jest? A nie, bo to jest, przepraszam, zła playlista. To ja to też nie to, sorry. To dobrze. O, to. No, teraz jest dobrze. Garecie, kiedy tak czekasz na swojej warcie i obserwujesz horyzont i swoich towarzyszy, w pewnym momencie do twojego zauważasz coś dziwnego. Mianowicie widzisz gdzieś na horyzoncie, widzisz, to jest drzewo, już tam było od jakiegoś czasu, jak się takie pojedyncze, samotne drzewo na środku prerii. Mhm. Niskie, raczej suche. I widzisz, że tam rozbłysło coś pod nim, jakby ktoś rozpalił ognisko. Dobra, w jakiej odległości? No tak, z 1000 stóp. 1000 stóp to... No dość daleko. Daleko, daleko. Czy luneta mi tutaj pomoże coś zobaczyć? Możesz spróbować. To znaczy wiem, że jest ciemno, ale... No, ale ty widzisz w ciemnościach, więc... No, mam dark vision na te... Tylko no na 60 stóp. No to, wydłużasz ten zasięg lunetą, nie? Okej. Okay. No, dobra, no to, dobra, to próbuję. Składasz lunetę i patrzysz i widzisz to... to drzewo i widzisz dwie rzeczy. Mianowicie widzisz to ognisko i dookoła niego... dość dużo postaci, trudno ci policzyć ile, które siedzą przy nim pochylone. I widzisz jeszcze jedno, coś, co cię trochę zaniepokoiło, mianowicie widzisz, że na gałęziach tego drzewa są sznury szubieniczne. Puste. Dobra. Budzę KF. KF, podchodzisz do niej, potrząsasz ją, KF? Ale KF się nie... Śpi jak zabita. Jak zabita. Cholera. Vincent nadal majsterkuje? Nie jesteś w stanie znaleźć Vincenta w ciemnościach. Poszedłeś tam, gdzie go ostatni raz widziałeś. Jest miejsce tam, gdzie jakby wyciśnięte jak po tym młotogłowie, ale jego nie ma.
Może poszedł na jakiś test ranny czy coś. Okej, okay, czyli młota głowa też nie ma? Nie ma. Dobra, ile by mi zajęło dotarcie tam? Nie tak długo. Paręnaście minut byś tam przeszedł tak naprawdę. To nie jest aż tak dużo. Dobra. Piszę na piasku, gdzie poszedłem i w strzałku kierunek. Dobra. To idziesz w tamtym kierunku. Tak. I z czasem jakby idziesz, każdy, trochę jest, nie idzie ci tak łatwo, tutaj teren jest zdrobliwy, jest ciemno, raz może parę razy ugrzęzła ci noga, ale w pewnym momencie docierasz jak już tak zasięg tak naprawdę błysku tego ogniska i widzisz, chwileczkę, ale jeśli się nie mylę, to widzisz 12 postaci oświetlonych tym ogniskiem. W najróżniejszych dziwnych strojach i każda z nich ma przy sobie jakby widzisz, że mają przy sobie, są uzbrojeni. Każdy ma inny rodzaj broni przy sobie. Widzisz gdzie to jest? Muszę pewną tabelę ważną sprawdzić. Notatki. Okej, dobra. Dobra, widzisz najpierw, widzisz mężczyznę w grubej brodzie, całą przetkaną praktycznie gałązkami, ubranego tylko w takie ledwo co wyprawione skóry. Bije od niego dzikość i jakaś pierwotność i on ma włócznie. Z ciemnobrązowego drewna. Obok niego siedzi gigant. Znaczy, trudno ci powiedzieć, czy to jest człowiek, czy po prostu ktoś, w kim płynie gigancia krew i ma opartą głowę, trochę jakby drzemiąc o taką ogromną, żelazną maczugę, praktycznie z jednego kawału żelaza. Jest też obok rycerz, zakuty całkiem w zbroi, najeżony kolcami i widzisz, że na jego kolanach, kiedy on lekko jakby tak medytował, spoczywa kiścień z błyszczącą się srebrem rękojeścią. Jest też w przepięknej, lśniącej zbroi, białych włosach postawna kobieta, która ma jakby bawi się w ognisku krótkim mieczem i jej zbroja ma kwiatowe motywy. Jest mężczyzna w lekkiej zbroi, w takich przepięknych, rudych włosach, niczym przypominających wręcz ogień, który ma długi, smukły miecz dwuręczny. Jest krasnolud, bez zbroi, tylko w prostych, takich bardzo, można by powiedzieć, ascetycznych szatach, który ma młot niczym ze srebra. Jest następnie przedziwna, dziwna bardzo istota rasy, której nie rozpoznajesz. Też w zbroi, ale ze zdjętym hełmem, gdzie widzisz taką zielonkawą skórę i włosy niczym wodorosty. Ma szablę, krótki kord przy pasie. Jest także
to była rasa? Muszę sobie przypomnieć. Byli ci. Jest arkanista z halapratką. Z drzewcem z czarnego drewna. I jeszcze jest. A, przepraszam, 11 postaci, pomyliłem się. I jakby taki widzisz Kenku, ptaka, który ma bardzo lekko taką czarną zbroję na sobie, rozgląda się nerwowo dookoła siebie i bawi się długim rapierem o szerokim ostrzu jazurowym koszu. I jakby jeszcze jest jedna postać, która stoi i wygląda gwiazd. Ogromny. Teraz nie wiem, jak słuchamy. Trzyma w rękach rewolwer, który błyszczy się w ciemnościach i słyszysz, jak raz za razem przekręca z głośnym kliknięciem bębenek z nabojami. Bębenek, dobra. Mogę założyć, że rozpoznaję motywy. Rozpoznajesz motyw legendy tak. o tych postaciach, ale nigdy się nie spodziewałeś, że zobaczysz je naprawdę. Czyli ktoś jednak wysłuchał. Mama miała rację. Wchodzę w krąg płomieni i mówię: witajcie. No i na to odpowiada właśnie ten w kapeluszu z rewolwerem. Wraca się do ciebie. 12. A więc tylko pół człowiek. I nie widzisz, ma bardzo ten, jest w ogóle tiefling. Widzisz, że to jest tiefling o purowej skórze. I cały czas jak przekręca właśnie ten rewolwer. Dobrze, to widzisz, niestety trochę się spóźnia. Ma to w kraju. Ten, który odpowiedział na moje wezwanie. No, wszyscy odpowiedzieliśmy, jesteśmy tu w końcu, ale tylko tobie, znaczy jeszcze tylko tobie brakowało miejsca. Jest tam dla ciebie i pokazuje na to drzewo z szubienicami. Mhm. Przyglądam się mu. Dla kogo te szubienice? Ty o tym będziesz decydował, ale jeśli zboczysz z drogi, będzie tak dla ciebie. Ja. I widzisz, jak jeden z któryś tam, widzisz, jak z tego kręgu właśnie odpowiada jeszcze jeden głos. Ja też zadbam. Kenku odpowiada tylko takim głośnym, kiedy otwiera usta i i stamtąd dobywa się dźwięk ostrza zahaczającego o ostrze. Krasnolud coś tam zamruczał i po prostu takie potwierdzenie stamtąd się odbywa. I w pewnym momencie ta właśnie kobieta w jaskrawej zbroi patrzy gdzieś w gwiazdy i aha, chodzi. I widzisz, jak wtedy, kiedy nadchodzi wraz z północnym błyskiem, kiedy zielonkawym światłem horyzont rozjaśnia się. Kiedy błysk Rebrilli trafia na południowe góry i lodowy błysk rozświetla niebo. Jest też jeszcze jeden błysk, kiedy meteoryt niczym po prostu włócznia wysłana z kosmosu przepoławia to drzewo na pół. Ono po prostu rozrzuca się. Ty prawie padasz na ziemię, rzucony pod muchem. Tam towarzyszy tych ludzi po prostu, Jezu, jak to nazwać. Te postacie w ogóle stoją niewzruszone, kiedy rozwiało im włosy. Kiedy twoje... Wstaję. No właśnie, wstajesz i widzisz, kiedy twoje oczy przyzwyczajają się z powrotem do ciemności po tym błysku, widzisz, że drzewo zostało rozcięte na pół. W samym wnętrzu widzisz ogromny miecz katowski.
Jeżeli chcesz, mogę przeczytać opis, a możesz go opisać, jeśli chcesz. To znaczy albo ty przeczytasz, albo ja przeczytam. Dobra, więc sądzę, że Garrett cię, jaki miecz widzisz wbity w to, co było wcześniej drzewem skazańców. W takim razie widzę ciężki miecz o rękojeści owiniętej karminową skórą, prostym stalowym mielcu i gałce w kształcie czaszki. Ostrze bez sztychu, w szerokim zbroczu wyryta inskrypcja, metal ostrza, mami wzrok, zdaje się płynąć, rzucając krwawe refleksy. I są inskrypcje na ostrzu, tak, które krwawymi literami piszą: jestem Gael, mściciel krwi. Rozrąbuję tarczy nikczemnych i rozszczepiam mury ich fortec. Czyli to on odpowiedział. Witaj, Gaelu. A jeśli kiedykolwiek zejdę z tej drogi, to odnajdźcie mnie i wiecie, co robić, ale moja wola jest zbyt silna. Nigdy z niej nie zejdę. Biorę pewnie miecz. Pewnie bierzesz, nie wiem, bierzesz. A, biorę chyba. Dobra, no chyba biorę. Chwytasz za rękojeść miecza i on jest ogromny, ale tobie bardzo łatwo leży w ręce. Czujesz po prostu bijące jeszcze od niego ciepło, kiedy wyciągasz go i kiedy już jest u góry, to czujesz, że jak robi się cięższy. Taki miecz katowski, który jest odpowiednio wyważony, żeby obcinać głowy skazańców, i on upada ci po prostu i kiedy spada, wbija ci się w ramię. Po prostu czujesz, że się przeważyłeś. Czujesz, że zatopił ci się w bark. Padasz na kolana, przygnieciony tym mieczem, kiedy on mianuje cię jak rycerza, tak? Prawe i lewe ramię. I kiedy jakby czujesz, że opuszcza cię świadomość, widzisz jeszcze coś jeszcze. W błysku ogniska, w samym jego środku, tam gdzie pali się ogień, jest cień. Czarny cień, czarnego topora o obsydianowym ostrzu. I budzisz się. Wracają do żywych. Przysnęło ci na barcie. A czujesz, że twoje prawe ramię pulsuje właśnie bólem. Pulsuje, sprawdzam, co z nim. Jest, masz tam, jest rana, czy nie ma? Jak po jakiejś potężnej szramie. Okej, okay. Dobra, blizna jest. I zbroja twoja jest w tym miejscu rozcięta. Wow. Czyli stało się. Wybrałem drogę. No. Reszta twojej warty przebiega bez problemu. Szkoda, jakby nagle Gareta zagryzł ten ślimak. Następna warta? Malwin. Malwinie, dobra. Zmienić. Twoja warta, Malwinie. Tak jest. Rzucam, bo mam pasywną niską. Znaczy, to tak jakbym mógł mieć wysoką taką, ale rzucam. Okej. Jest to 15. 15? Dobrze. Podczas twojej... Muszę się zastanowić. Twoja warta ja nie widzę jest w ciemnościach. Tak, ty nie widzisz w ciemnościach, więc właściwie rzucasz z disadvantage'em. Bo tylko widzisz... Rzucam sobie ten los. Tak, tak, tak. Dobrze przypomniałeś, dziękuję. Spoko. Trzeba być fair. I wyrzucać 12. 12, okej, okay, dobra. No to... trochę tracisz zainteresowanie robieniem warty. I właściwie w twoim przypadku najlepiej byłoby opisać, co robisz resztę warty, kiedy pogrążasz się w swoich myślach związanych z nadchodzącą przyszłością i umiejętnościach, jakie ci się przydadzą. Jasne. Więc Malwin większość warty na jakimś pagórku, na którym tam osadził się, robi
robi notatki w tym zeszyciku, który dostał od Ado. Mm-hmm. I robi bardzo długą tabelkę za i przeciw zatrzymania złodziei bydła. Okej. I spisuje to, że ten bo to jest Reg, no nie? Reg. Na niego Reg mówi. Możecie mówić. Że Reg odzyskał swój dobytek, więc będzie miał na chleb, więc przeżyje, jakby mój pobratymiec w pewien sposób z Eberonu będzie miał lepszą przyszłość. W drugiej tabelce pisze: nie wiem, co zmusiło tych złodziei do tego, że kradli bydło, ale może mają gorsze życie od Rega. I tak rozpisuje taką bardzo długą, po prostu rozgałęziającą się na wszystkie opcje możliwe tabelę za i przeciw. I kiedy masz tę tabelę właśnie, słyszysz coś w głowie, tak jakby ty jak gdzieś w odległości jakiejś, mm-hmm. słyszysz tsz, tsz, tsz. Proszę o ciszę, rozpoczęto rozprawę. I czujesz, że o tak, tak by to przebiegało. To jest oczywiście twoja wyobraźnia, kiedy tak, wyobrażasz siebie w przepięknym, takim samym garnitur. Ja mam flashback. Tak, ja ty masz flashback do pewnego wydarzenia. Do pewnej sytuacji. I wtedy tylko, jak że pewna osoba spartoliła twoją obronę i że ty byś to zrobił lepiej. Więc ja widzę, Malwin widzi taką ogromną halę sądową. Hmm. Że to nie jest sala, to jest hala. Jasne. Tam robią to hurtowo. Jasne. Powiewają jakieś sztandary, ale nie widać ich za bardzo przez to, że po prostu jest taki pył nanoszony przez widzów, którzy zbiegli się do tej hali. I Malwin widzi siebie stojącego za ławą, która jest na środku, na końcu jakby tej sali. I widzi po lewej siebie siedzącego razem z obrońcą. Mm-hmm. Ten obrońca ma po prostu jakby chmurę na twarzy, nie? Nie widać jego w ogóle rys. A po swojej prawej stronie ma prokuratora i też siebie. A, nice. Rozumiem. I ta wizja wydaje mu się, że ona trwa nieskończoność. I oni wymieniają się argumentami i odbijają piłeczkę. I jakby Malwin czuje, że tak jak to trwa chwilę, to w jego głowie to trwa całą wieczność, nie? Mm-hmm. To wymienianie się. I te myśli z obu stron zaczynają się coraz bardziej kłębić. Aż po prostu w jego głowie dochodzi do takiego kliknięcia, że tak naprawdę ani prawda, ani fałsz nie istnieją. I wyciąga go z tej sali, nie? Tak. I wracam do tego, na ten pagórek. Tak, wracasz na to wzgórze i to, co było wtedy tą jakby ławą, za którą siedział sędzia, z powrotem jest jakimś kupką krzaków. Ta ława, na której siedziałeś, to tylko jakaś kupa kamieni. Tłum, który cię obserwował, to już tylko niby gwiazdy. Ale zostaje ci ten obraz w pamięci. I wiesz, tak. Masz pewne postanowienie związane z tym. Mhm. Dobra. Ostatnia warta? Vincent, prawda? A to wygląda. Vincencie, czy ty w ogóle wartę robisz? Jesteś zajęty. Chyba jestem zajęty, nie wiem czy...
Jeżeli coś chcesz dopowiedzieć do swojego milestone'a, to możesz teraz. Sądzę, że najlepiej, żebyś ty swoimi słowami to wyraził. Vincent w tej chwili zajmuje się motogłowem, którego udało mu się zdobyć i aplikuje właśnie do niego całą wiedzę, którą zdobył. Jakby jest w siódmym niebie. Wszystko to, czego dowiedział się na temat ciała oraz potencjału ukrywającego się w tkance, teraz może ziścić się w jednym namacalnym dziele. Przez resztę nocy ciężko pracuje, tworząc swój pierwszy projekt. Okej. Ale ignorujesz wartę tym samym. Tak, ignoruję wartę tym samym. Rzuć te 100, proszę. Jest. Dziękujemy. No, wie, jakby. Przychodzi wróżka i daje wam złoto. Okay. Co? 000. Czyli stuwa? Nie. Czyli stuwa. Stuwa. O nie. Na samym końcu daje złoto. Stuwa na samym końcu? Stuwa na samym końcu, to tak? Fuck. Nad 100. Nad 100. To już ta wróżka faktycznie przyjdzie. Właśnie. Mam nadzieję. Zaczyna się Armagedon. Kurwa, ale dobre. O nie. O nie. No nie. Kurwa, let's go. Aha. Let's go. To będzie dobre. Nie rozumiesz, co się dzieje do końca, Vincent. Ale nagle czujesz jakąś moc, jakieś spojrzenie skądś. Jakby ktoś na was spojrzało. Wszyscy to czujecie, budzicie się. Mhm. O kurwa. Kiedy jesteście w jakiejś otchłani. Co jest? Gareth dzisiaj double time robi. Widzicie postać. What the fuck? Potężną postać, jakąś postać, która akurat stoi w błękitnym kręgu z magicznymi wzorami. Nie widzicie dokładnie, kto to jest, ale jest potężny, ogromne, groteskowe mięśnie. Ta kamizelka z oberwanymi rękawami, skórzana i burza białych włosów, która spływa na ogromny kark. Co się dzieje? Odwraca się do was. Nie widzicie do końca jego twarzy, ale widzicie, że ma na czole dwa małe rogi malutkie i parę błękitnych, świecących, wijących się niczym zimny, niczym ciepły lód oczu. Słyszycie, jak mówi do was. A więc tu się ukrywacie. Widzicie, że ma też taką długą metalową fajkę, z której unosi się dym, ale ten dym zamiast wznosić się opada i... Mam was na oku. Jeszcze się spotkamy. Co? Level up, trzeci poziom. Dajecie na koniec tego resta, który kończycie razem, budząc się, kiedy obudził was ze wspólnego snu ta właśnie postać. Okej. Okay. Rzuty jeszcze są, nie? I rzucamy od razu, jak już tu jesteśmy, możecie rzucać na hapeki. Mhm. Dobra, jak to się robi jeszcze raz? Dobra, to rzucam. To jest hit dice, proszę, tak? Hit dice. No, tak, i dodaję kons. Ile? 8. What the hell? To chyba jest. Maxa wyrzuciłeś. Ja mam D10. A, okej, okay. Sorry. Wyrzuciłeś więc mojego maxa. Więc to jest chyba średnio dla tego. Czy 6 jest średnio? 8 jest średnio. A, no to, to w sumie wyrzuciłem tak samo jak wtedy. Na razie idę tak, jakbym wybierał. Tak.
Tak. Dobra, to rzucę. Albo nie musicie rzucać, możecie wybierać. To wtedy piątka. Nie, rzucę. Znaczy, zależy od ten klasy. Let's have some fun. Opowiedziałem, rzucając 6! 6 plus... Okej, okay, 7. 7, nice. Czyli 6 plus 1, 7. A i zawsze dodajemy też Constitution Modifier, okay, nie? Tak. 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 Dobra. I jeszcze ja rzucam exp za dzisiaj. Generujemy hit points. 8. To nie jest źle. Nice. Nice. Czy my generujemy hit points? Regenerujemy. Regenerujecie tak. Wszystko. Mhm. Long rest. Okay, i tak. Od razu mamy tyle co z maxa, tak? Long rest, maxa. Z nowego maxa. Tak, jakby. Ale nie regenerujecie hit dice'ów, tylko że nic dzisiaj nie użyliście, więc jest ludzi. Jasne. I dostajecie. Hit dice też zwiększały max, tak? Mhm. I tak, dostajecie tak. 25 expa na głowę za dzisiaj. Dobra, jeszcze ja to rzucam. To za jednego bandytę i za... Ale to teraz tak, pomoc. Jak miałem dwa hit dice'y, dostaję nowego hit dice'a za level, to mam nadal dwa, bo się nie wyspałem. Nie, masz tak trzy, masz trzy. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. O, 6 plus 2, 8, let's go. Let's go. I to dodaję sobie, tak? Nice. Do moich apeków. Tak.